Minęła godzina 20, a my jak zwykle zapraszamy na szachowy wieczór ekspercki. Z tej strony mistrz międzynarodowy Piotr Nguyen, a moim Państwa gościem jest mistrzyni międzynarodowa Anna Kantane. Cześć Aniu. Witam wszystkich. Cieszymy się, że możemy znowu w tym składzie komentować dla Was, no tym razem drużynowe Mistrzostwa Europy, ale już mieliśmy wiele okazji do wspólnego komentowania i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle proszę Was, żebyście na czacie tam coś napisali, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, bo jeżeli coś jest nie tak, to jeszcze mamy teraz szansę, żeby szybko coś naprawić, bo dbamy o jakość. A zacznijmy od tego może, Aniu, jak oceniasz dotychczasową grę Polaków, no bo już minęło 5 rund, też jak dzisiejszą rundę oceniasz? Zależy, na którą drużynę spojrzeć, ale myślę, że w pewnym momencie było troszeczkę potknięcie, dosyć szybko, ale dziewczyny się odbiły, odbiły się w dwóch ostatnich rundach, co myślę, że wszystkich cieszy bardzo. Troszkę szkoda, że panowie dzisiaj nie wygrali. Liczyłam na to, że wygrają, szczerze mówiąc. Jak tak patrzyłam, myślę, że wszyscy liczyliśmy na to. Ale co? No jeszcze 4 rundy, nie? To jeszcze są jakieś szanse na odbicie się. Panie chyba grają na trzecim stoliku jutro. Nie jutro, tylko pojutrze nawet, bo jutro jest dzień wolny. Tak? Na trzecim stoliku. Na trzecim. Także nie jest źle. No, nie wiem, tak naprawdę, jak się nie patrzyłam na tabelę, jak to stoi u panów. Także co ty byś powiedział? Znaczy, u panów to w sumie no, są na 50%, tak? I o ile ta tabela na chess 24 jest dobra, to widziałem, że są no tak właśnie około w połowie stawki, no bo jest 40 drużyn, więc są na 19 miejscu. No, jest to z pewnością zupełnie poniżej oczekiwań, bo startowe mają trzeci. No też ten apetyt po zeszłorocznej olimpiadzie po prostu był na duży, no bo czwarta drużyna na świecie powinna aspirować do medalu i to też takiego nawet nie brązowego, tylko myślę, że srebro, złoto na Mistrzostwach Europy, no ale jak to, no sport rządzi się swoimi prawami, no to tak to nie jest tak, że mamy gwarantowane medale, tak. Trzeba walczyć i właśnie to jest ten problem, który ja też osobiście mam jako zawodnik. To znaczy, że często jak gram z jakimś arcymistrzem albo patrzę na partię arcymistrza, wydaje mi się, no, że nie jestem od niego słabszy, że tak naprawdę to nie jest jakiś tak dużo wyższy poziom i nawet potem okazuje się, na przykład uzyskuję 2500, wygrywam na przykład z tym arcymistrzem. Ale ostatecznie mam ranking, jaki mam, bo jakby się zastanowić, to potem się okazuje, że jak gram z kimś na przykład 100 oczek niżej, 200 oczek niżej, to się okazuje, że taki ktoś, kto ma 200, 300, to też gra całkiem nieźle w te szachy i to nie jest... Ja sobie tak samo myśli o tobie. Dokładnie i rzeczywiście ten słabszy zawodnik czasem ze mną wygrywa, więc czasem uzyskuje 2300, czasem uzyskuje 2500, wychodzi tyle, ile mam, tak? Więc no szachy są trudne i... No i tak, no ciężko też tę formę ułapać, tak? No. Myślę, że Mistrzostwa Europy są bardzo wyrównane. Na przykład nie ma w porównaniu do olimpiady. Tam są pewne drużyny, które no, mają zdecydowanie niższy poziom, a Mistrzostwa Europy, nawet jeśli jakiś zawodnik ma niższy ranking, tak jak nawet dzisiaj Austriacy mieli niższe rankingi, to wszyscy są bardzo solidni zawodnicy i nie jest łatwo po prostu ich przebić. A wiadomo, no, w jednej partii na cztery może się dużo wydarzyć i gdzieś pójdzie coś nie w tą stronę i no i nie jest łatwo. Tak, no to obejrzymy partię. Pokrótce omówimy jak zwykle, co tam się działo. Zaczniemy od... A słychać nas, tak? Bo nie widzę. Tak, znaczy w sumie nikt nie napisał, czy nas dobrze słychać. To dawajcie znać. Tak, ale mam nadzieję, że tak. Coś jest problem z czatem na Twitchu, że tam na górze jakoś coś się pojawia i chyba musi być kilka komentarzy, żebym ja zaczął je widzieć, ale jak coś to piszcie. Zaczniemy od pań czy panów? Może dzisiaj od pań. Taka dobra, moja propozycja. Myślałam, że możemy sobie zostawić panie na deser, ale z drugiej strony. Okej, zacznijmy od pań. Zacznijmy od rzeczy dobrych, więc
Już tutaj zaraz przełączymy na deskę. O, mamy tutaj dobrze, deskę. Bo na ślepo dzisiaj nie komentuję. Tak. I zaczniemy może właśnie od partii Moniki Soćko, liderki polskiego zespołu. I to była bardzo miła dla oka partia. Przynajmniej no, tak mi się przyjemnie to oglądało. Bo wczoraj też tak było, że i Karina, i Jola zagrały takie partie, które myślę, że mogłyby być pokazywane po prostu w książkach dla juniorów. Takie czyściutkie partie, no, jasno pokazane plany i tak dalej. Więc tutaj Monika zagrała skoczek F3, tak, nie pozwalając na obronę Niemcowicza i mamy teraz to się chyba nazywa, no, obrona hetmańsko-indyjska. Tak. I wariant z gońcem F4. To jest jakiś rzadki wariant, ale wydaje mi się, że Bartosz Soćko takie coś grywa. Kamil Dragon też coś takiego zagrał, więc to chyba jest jakieś takie przygotowanie polskiej reprezentacji. No jak wszystko zaczęło się od pana Bartosza, no to faktycznie i do Moniki, i do Kamila to mogło dotrzeć. Tak, tak. Nie jest to dla nas zaskoczeniem. Ale już właśnie po 5 posunięciach dość niestandardowo wygląda ta pozycja, co nie? Tak, dokładnie. To może wyjaśnijmy. To jest bardzo dobre w kobiecych szachach, myślę. Tak, że na przykład czemu skoczek z F poszedł na D2, a nie skoczek z B na D2? To tak się dość nienaturalnie to wygląda, ale wydaje mi się, że może tak być, że białe będą chciały kiedyś na przykład zagrać E4, może F3. E4, że ten skoczek może na F3 wcale nie jest dobry. Znaczy może nie jest też zły, ale chodzi o to, że można tak zagrać sobie sprytniej. Pozycja jest zamknięta. Taka jakaś wizja. A myślisz, że jeszcze znała Monika tę pozycję? Bo z jednej strony straciła 2 minuty, ale 2 minuty to wcale też nie jest tak dużo, nie? Tak, tak. Myślę, że raczej znała. A ten drugi skoczek może też skoczyć później na C3. Na razie jeszcze nie, ale może skoczyć na C3. Całkiem niezłe pole. Więc po skoczek H5 goń z G3 zagrała szybko, tak? Więc to dość zobowiązująca gra, tak? Więc raczej musiała to wszystko znać. I właśnie o, mamy teraz strukturę Benoniego i ta pozycja już mi się zaczęła podobać, bo mimo to, że to czarne mają parę gońców... Strukturę Benoniego? Tak. No C5, D5. Ja gońca mojego. Znaczy C5, D5, tak? To jest dla mnie struktura Benoni. No i właśnie o to chodzi, że czarne mają parę gońców, no ale co z tymi gońcami można zrobić? Właśnie goniec, gdyby stał na G7, to by troszkę był inną figurą. I to samo jest tutaj też z tym gońcem, że on tak naprawdę nie ma za bardzo perspektyw. On zwykle w Benoni nie ma perspektyw. Ale tutaj w szczególności, że białe mają tak świetną kontrolę nad białymi polami, to po prostu wydaje się, że już nie jest łatwo grać czarnymi. Ja tak szybko właśnie, jak zacząłem oglądać w ogóle, śledzić dzisiejszą rundę, to właśnie gdzieś tę pozycję zobaczyłem i tak się ucieszyłem, że o, już będzie fajnie u Moniki. Zwłaszcza, że jest otwarta linia H dla białej wieży, to już jest bardzo duży atut, myślę, w pozycji białych. Tak. Tutaj jeszcze widzę, że są komentarze, że słychać i widać, i że panią Anię z przyjemnością słychać, no to słychać i słuchać, więc bardzo się cieszymy. Tak, więc tutaj hetman E7, no typowy ruch. No przede wszystkim wyprowadzamy hetmana, że gdzieś tam jak zrobimy roszady, to będą się wieże później gdzieś tam widziały, ale też chodzi o to, że jak czarne będą biły na D5, to białe na przykład nie będą mogły bić pionkiem E. No i na przykład już teraz E4 od razu nie jest możliwe, bo bijemy i hetman tak, E4. Tak, tak, nawet od razu właśnie, dokładnie to. Dokładnie. Tak. Ale Monika to zagrała sprytnie, no bo zagrała sobie ruch A3, który gdzieś tam jej się przyda. No, czarne nie chcą oddawać tego gońca, więc idą na A5, ale tak naprawdę ten goniec, no, nie wiem, czy ma jakieś perspektywy, czy tak naprawdę ma większy potencjał niż to, żeby się po prostu kiedyś zbić na D2, tak? Czy też na C3, bo teraz Monika po prostu zagra hetman C2,
mogłaby zagrać skoczek C3, ale wówczas czarny by mogły zdublować te pionki. To jest niepotrzebne, tak? Więc hetman nie, C2. Hetman C2 bardzo tak, logiczne. Wisi na H7. H6. No i skoczek C3, więc w ogóle ta piękna harmonia w ogóle gry białych. To mi się strasznie podobało. No bo teraz tak, obie strony będą próbowały roszować, znaczy czarne roszują. Białe grają E4 w pełni centrum. Zabierają teraz ten motyw z ED, no nie do końca działa, bo tu można nawet skoczkiem bić, a jak zbijemy też CD, no to też pionek E jest bardzo silny. Więc Sophie Milliet zagrała goniec A6. A Monika zrobiła długą roszadę. Więc w ogóle, jak już zobaczyłem taki rozwój wydarzeń, no to i też oczywiście komputer pokazywał, że tu jest duża przewaga białych, więc więc bardzo przyjemnie, że tak z debiutu i znowu, często na tych wieczorach eksperckich, szczególnie właśnie jakoś przy tych drużynowych mistrzostwach Europy, pokazujemy ileś partii, gdzie się wydaje, że te szachy są takie proste. Nic bardziej mylnego. Tak. Dopóki sam nie zasiądę do szachownicy, to jest wszystko proste. No bo, a to dlatego organizujesz te wieczory eksperckie, żeby się motywować do gry. Tak. No tutaj myślę, że też nawet jak nie potrzebujemy oceny komputera, tak, tylko w praktycznej partii widać, że czarne lekkie figury mają tutaj po prostu bardzo ciężkie zadanie, żeby znaleźć cokolwiek do roboty w tej pozycji. Tak. Ten skoczek na B8 no, na razie w ogóle nie może się nigdzie ruszyć. Goniec na A6 i na A5 no, są względnie wyprowadzone, ale znaczy, goniec na A6 no, to niestety no, tej aktywności nie łapie żadnej. A goniec A5 jedyne co właśnie może zrobić, co już wspomniałem, to po prostu wymienić się za skoczka. Tak? Tu lepszych perspektyw nie ma i tak też nastąpiło. Więc goniec C3, hetman C3 i ruch D6, żeby tego skoczka jakoś tam przez D7 wyprowadzać. A Monika teraz zaczęła grać bardzo logicznie, no bo co, goniec D3 i będzie no teraz szturmowała pionkami skrzydło królewskie, podczas gdy czarne mają spore problemy, żeby rozpocząć analogiczną grę na skrzydle hetmańskim. Być może tam silniejsze było jakieś na przykład od razu G4, tego typu ruchy, ale to, co zagrała Monika, jest na pewno tak po ludzku bardzo logiczne, tak? To może nie jest to najbardziej dokładne, zresztą też to by wymagało jakichś bardzo głębszych analiz, ale sama idea po prostu idziemy pionkami do przodu. Goniec D3, skoczek D7 i F4. I też widzimy, że Monika tutaj grała dość szybko, tak? No bo nie musiała się długo namyślać ED. I teraz oczywiście nie chcemy zagrać CD, bo wtedy czy też B5, czy też w ogóle sama wymiana gońców, to tylko pomoże czarnym, tak? No poza tym tak naprawdę wolimy otworzyć diagonale dla naszego gońca, żeby patrzył na H7, nie? Tak. Więc było bije D5. Wieża E8. Tutaj trochę dłuższy namysł Moniki, no bo można kontynuować na wiele sposobów. Można zagrać G4, może można nawet spróbować jakieś przygotować goniec C2, hetman D3. Już to może być troszkę zbyt długie i też ten goniec D3 patrzy na pole E2, więc może to nie i jest... Łatwo się obronić, tak. Przynajmniej na ten moment od tego mata, a puszczamy tak. Faktycznie te ważne pola. Tak. Ale na pewno jest to zrozumiałe, bo jest to taki trochę może moment krytyczny, gdzie właśnie trzeba się zdecydować, w którą stronę iść. I skoczek E4 to jest dodatkowy, to co w końcu było zagrane w partii, to jest dodatkowy plus tego bicia pionkiem E na D5, nie? Że to pole E4 teraz się zwolniło dla białych figur. Dokładnie. No i G4, G5 będzie planem też. Czarne nie mogą za bardzo zagrać skoczek F6, no bo wtedy zbijemy, zdublujemy pionki. Zatem czarne zagrały B5. No i jest to bardzo zobowiązujący ruch. No bo po prostu możemy tego pionka zabrać. Ale w sumie co miałam grać też?
Trudno powiedzieć, może wieża B8, ale wtedy zawsze białe mogą nawet zagrać A4, jak będą chciały. Ale też musisz już liczyć, bo już się zaczyna robić bardzo konkretnie. Tak, G4, G5, tak. To i może nawet być... jak to wymienisz na B5 i już G5 wchodzi, to może już być za wolne, więc to jest taka faktycznie typowa pozycja jak w Benonim, gdzie czarny ma bardzo pasywną grę. Ja sama gram Benoniego i czasami niestety mi się to zdarza, że nie zdołałeś tej aktywności zbudować, nie masz tych jakichś taktycznych trików czy skoków skoczkami i białe po prostu ma przewagę przestrzeni. Jest ciężko coś zrobić. No dokładnie. Coś próbowałam. Tak, no to jest tak. No jest to jakaś tam praktyczna próba, ale obiektywnie no ta pozycja się nie trzyma. Obiektywnie. To są szachy kobiece. O czym ty mówisz, Piotrek? Dobrze, koniec B7, wieża H1, tak, wieża HE1. I teraz, tak, tutaj goniec D5, nie za bardzo chyba można było grać, bo podejrzewam, że wystarczy odejść gdzieś, właśnie nie wiem, czy chyba od razu czegoś nie ma, ale wystarczy odejść gońcem. Ja tu już chciałam skoczyć D6 bić, czy coś. I są chyba problemy, tak, bo... Co tu zagrać? No goniec E4, no to odbiję, wisi wieża, grozi goniec H7 szach. To prawda, ma to sens. Co jeszcze można zagrać? No jeżeli odejdziemy gońcem, no to wtedy skoczek D6, ups. Skoczek B6. Pokazać. Tak, może skoczek B6, tak jest. To może być ruch. Ale czy są jakieś odskoki? Czy nam to coś daje? Chyba nie, bo goniec H7 to nie jest aż taka duża groźba. Wydawałoby mi się, że tu jest jakiś ruch, ale może... Może nawet jakiś F5. Mam wrażenie, że nie widzimy czegoś oczywistego. A czekaj, a zamiast goniec C2 nie ma faktycznie jakiejś taktyki, żeby to wykorzystać od razu? Czy tutaj na pewno jest bardzo duży atak. Nawet jeżeli zagramy ruch F5, to fajnie wygląda. Natomiast w jakiś sposób nie widzę. A co jeśli hetman D3? Co jak hetman D3? O, może to być... Bo grozimy w ogóle skoczek C3, tak, a nie, grozimy czy nie? Grozimy. Znaczy grozimy... No przede wszystkim grozimy matem, ale nawet jak G6, no to mamy zarówno skoczek C3, jak i hetman C3 w ogóle. Też hetman C3 gdzieś tam wisi w powietrzu. Tak troszkę bezczelnie, hetman D3, żeby się wrócić na C3. Ale bardzo silny. Tak, widać, że ten atak jest no tutaj nie do odparcia. Czasami nie musi być tak, że od razu już tutaj matujemy i tak dalej. No po prostu przy takiej aktywności figur, no to no jest super po prostu, tak. No tutaj no jest. Zatem czarny zagrał wieża C8. No nie chciały bić tego pionka D5 i otwierając pozycję. Więc Monika zagrała goniec C4. No to broni tego pionka. Wzmacniając wszystko. Tak. No więc białe mają pionka więcej i kontynuują atak. G4. Ale właśnie G4, przynajmniej według komputera, bo sama nie odważę się krytykować, ale komputerowi w ogóle się podobał taki ruszek B3. Przynajmniej, no nie na jakiejś super głębokości. Żeby po prostu wzmocnić to i żeby... Te pionki, no bo powiedzmy skoczek C4 będzie następnym ruchem czarnych prawdopodobnie i żeby te pionki się zawsze broniły. Ale ja też bym zagrała G4 na 90%. Komputer jest taki materialistyczny. No ale po G4, nawet jeżeli nie jest to najlepszy ruch, to jest przewaga. To się liczy w sumie. Czasami niekoniecznie szukamy największej przewagi w
Ważne, żeby po prostu była ta przewaga. I żeby nam się prościej grało. No i to jest z pewnością taka pozycja, gdzie bardzo trudno się gra czarnym. Hetman D7, patrz na pionka G4, ale tak naprawdę nie za bardzo go tu można zabrać, bo tu na D6 wisi. Ruch G3 był potrzebny, że teraz nie ma hetman F4. Zatem G3... W sumie podobnie było w partii, bo najpierw po prostu czarny zbił na C4 i teraz i tak zbił na G4. Tak. No ale padł punkt D6 i ta pozycja już jest bardzo, bardzo zła. Tutaj trzeba było jedynie wykazać się lekką dokładnością. Jak to zwykle bywa gdzieś tam przy transformacji, jest chwila takiego, no jakby to powiedzieć, no że przeciwnik przez jakiś tam moment zyskuje jakąś aktywność, którą musimy po prostu uspokoić. Tak. Ale obiektywnie, no to skoczek na D6 to jest potwór. Skoczek ośmiornica. To tak się nazywa taki skoczek. No i wieża na siódemce. Tak, rok temu coś o tym też. Tak, rozmawialiśmy o tym. Jak czasami prowadzę jakieś zajęcia z dziećmi, to jest mój ulubiony temat. Hetman G1, król D2, wieża D8. No i po prostu... padł goniec, a tej rekompensaty nie ma. Tutaj po prostu trochę jeszcze ruchów zostało zrobionych, ale tak naprawdę nie ma tutaj większego sensu. To no wiadomo, że trochę się jeszcze robi ruchów, żeby gdzieś tam powalczyć, ale... Żeby drużynie dać jakąś szansę przynajmniej. Tak, dokładnie, ale... No, poza tym... Czasami te błędy się robi nawet w kompletnie wygranych pozycjach, także... No biały nie ma tak dużo pionków, więc tam gdzieś ta precyzja była wymagana, ale tutaj myślę, że nie musimy zbyt dokładnie tego patrzeć. No jest to totalnie wygrana, zresztą mamy też inne partie, więc nie chcemy tak ten... No też właśnie tak jak wspomniałem na początku, jest to książkowa partia. No, może jak najbardziej być pokazywana juniorom, jak tutaj grać w takiej strukturze. I ciekawy wariant debiutowy. Może kogoś zainspiruje. Ja z pewnością chętnie chciałbym dostać taką pozycję po kilkunastu ruchach z ludźmi 2400. Też myślę, że nie tylko o konkretny wariant chodzi, ale nawet o podejście, że nie zawsze trzeba wybierać takie główne warianty, które są teoretycznie najlepsze, ale właśnie ciekawszą opcją może być wybranie czegoś troszeczkę mniej znanego i przeciwnikowi będzie bardzo ciężko te praktyczne problemy w trakcie partii rozwiązywać. Tak, tutaj przypomnę, że zaczęliśmy od partii pań, bo właśnie takie pytanie padło, czy od pań zaczynacie dziś, czy panowie już byli? Nie, panowie są dzisiaj na deser. Panowie są dzisiaj na deser. Tak, niektórzy się trochę spóźniają na nasze wieczory. Codziennie startuję od 20, więc łatwo zapamiętać. Dobra, przechodzimy do kolejnej partii. Ta niestety będzie smutna. Ale co ciekawe, struktura była podobna. Tak, dokładnie. Tylko, że znowu, powiedzmy, struktura banani, tylko odwrócone kolory poniekąd. Dokładnie. Jola była tutaj dość silnym punktem drużyny. No dobrze się złożyło, że właśnie w szachach drużynowych to się fajnie jak się tak składa, że w momencie, kiedy ten najsilniejszy punkt drużyny, który najczęściej punktuje, nagle nie idzie takiej osobie, to reszta drużyny wygrywa. Tak? No to jest przyjemne uczucie, myślę. I tak masz takie poczucie właśnie, że a nawet jak coś pójdzie nie tak, to nic tak naprawdę się nie stało i teraz dzień wolny i można się wziąć z powrotem na świeżo do roboty. Ale też przeciwniczka Joli, ta Pauline, nie chcę czytać jej nazwiska, bo nie wiem jak, ale bardzo silna zawodniczka, 2400, ona jakieś naprawdę bardzo, bardzo dobre wyniki notowała w zeszłym roku, czy w tym, na Mistrzostwach Europy chyba była w czołówce.
Ja nie kojarzę tej zawodniczki, ale może powinienem. Zatem tutaj powstała bardzo szybko właśnie struktura taka Benoniego, tylko odwróconymi kolorami. Sam gram tak białymi. Nawet w tym roku zagrałem taką partię, właśnie tutaj ruch B4. No jest to bardzo agresywne, mimo to, że skoczek F3 to niektórzy mówią, że to jest jakiś debiut dla dziadków, ale to myślę, że to jest jakiś mit. Naprawdę? Nie słyszałam takiego określenia. No, albo C4, skoczek F3, C4 to się często tak mówi, że to są debiuty dziadków. Bo tam jest... Z reguły się gra to, żeby uniknąć Grünfelda, więc... Nie wiem, czy to dziadkowie faktycznie tak grają raczej. No dziadkowie boją się Grünfelda. A, na przykład ja. Okay. Teraz już znamy słabości Piotrka. Okay. No, myślę, że wystarczy szybko spojrzeć do bazy, żeby zauważyć, że pierwszy raz w życiu przeciwko Grünfeldowi zagrałem w tym roku. W życiu. W całym swoim życiu. A ja jestem graczem raczej D4, więc... Taka ciekawostka na mój temat. Ciekawostka też w tej pozycji jest, że no, czarny tu mają mnóstwo posunięć. Jakieś tam F6 jest chyba najsilniejsze, F6, E5. Można też jakieś grać C5, A5. No, skoczek F6 z pewnością można zagrać. I też jest taki ciekawy ruch jak G5 nawet. O, to mi się podoba. Była taka znana partia, gdzie białymi grał Jan Krzysztof Duda, a czarnymi Mateusz Bartel. Mistrzostwa Polski w zeszłym roku. Ostatnia runda. To był ciekawy wariant. Zresztą ja ten ruch już wcześniej kojarzyłem. Ale koniec tych... Zagrał ci tak ktoś kiedyś? Nie. Jeszcze nie. Ale wróćmy do tej partii. Tu poszło G6. Czyli no, rozwojowy ruch, goniec pójdzie na G7, żeby wesprzeć pionka na D4. G3, goniec G7. To jest wszystko bardzo naturalne. No i Jola raczej na razie też grała dobrze. Tutaj A5, B5. Co prawda białe się cieszą, że mają tak wysuniętego pionka, przez co skoczek nie może tu wejść na C6. Szczególnie tak jak zaraz tutaj goniec wchodzi na G2, no to w połączeniu z tym pionkiem ten goniec nabiera więcej siły. Na pozycję z Ale z drugiej strony pole C5 oczywiście, dlatego czarny zagrał A5, żeby mieć kontrolę nad polem, tak. C5 i chce tam ustawić skoczka najchętniej. I tak też nastąpiło. Skoczek FD7, A4, tylko właśnie nie mogłem zrozumieć tego ruchu. Oczywiście teraz jeszcze jest mi łatwiej krytykować, bo widziałem, że jak komputer bardzo zmienił w ogóle ocenę po tym kolejnym ruchu. No ale tak jak wspomniałaś, skoczek powinien iść na C5. No to jest taka klasyka rozgrywania tej struktury. I po ruchu skoczek C5 podejrzewam, że no, pozycja jest normalna. Znaczy ja lubię taką pozycję białymi, no ale to może jest kwestia gustu. W każdym razie nie byłoby tu obiektywnie jakichś takich problemów. Natomiast Jola zagrała ruch C5 i to jest zupełnie niezrozumiały ruch. Dlatego, że nawet jeżeli chciała zagrać C5, to co robi skoczek na D7? No, blokuje gońca z C8 i skoczka z B8. No, ja ci to zaraz wytłumaczę. Ja ci to zaraz Okej, to... Bo nawet próbowałem się właśnie zastanowić, jaka jest tutaj logika i nie mogłem, tak? No... Myślę, wydaje mi się, szczerze mówiąc, że Jola zagrała C5, żeby zablokować pozycję na skrzydle hetmańskim i mając nadzieję na to, że jej przewaga w centrum, może związana z pionkiem D4, no bo ma jakąś tam przewagę w przestrzeni, że gdzieś tam zagra E5, stąd skoczek na D7, potem F5 i że w ten sposób będzie grała, tu zamknie, a jeśli nie, no to po BC6 skoczek C6 i wtedy skoczek może na C5 czy coś takiego. Nie wiem, szczerze mówiąc, też jestem zdziwiona tym ruchem C5. Wcześniej na niego nie zwróciłam uwagi. Ale może o to chodziło. Znaczy to, co mówisz, to jest rzeczywiście logiczne. To znaczy, gdyby czarnym dać 10 temp, no to takie to ustawienie E5, F5, skoczek później wróci,
No ma sens, tak, żeby dokładnie ta masa pionkowa w centrum przy przewadze przestrzeni, którą daje pionek D4, no to jest to, to jest dokładnie to. Ale mimo to, że Reti to jest debiut dziadków, to nie znaczy, że nie może być debiutem kąśliwym. Więc to jest sprytny ruch wieża A2. Schodzimy z tej diagonali. W ogóle zagrała tutaj wieża A2. Co ciekawe, jakby się spodziewała ruchu C5, którego nie powinna się spodziewać. I po F5 zagrała E3. Typowy ruch dla tych struktur właśnie typu Benoni, żeby rozerwać to centrum. I mimo to, a dla, że... jakby ktoś nie zwrócił uwagi, dlaczego wieża A2, wieża A2 oczywiście po to, żeby wieża nie stała na A1 i goniec G7 jej po prostu nie zbił. Tak, dokładnie to jest to, o czym mówisz. Więc czarne zagrały hetman C7 i ta wieża A2 się przydaje na drugiej linii, no bo co ona by tam robiła na A1, nawet gdyby nie wisiała? No po prostu by stała, a teraz idzie na E2, a na linii E będzie się działo. No bo zbijemy kiedyś na D4, znaczy nawet naprawdę w tym momencie jest to groźba, tak? Jeżeli chcemy to zbić na D4 i wieżą wjechać na E7. Zatem Jola postanowiła zbić na E3, wieża E3. I tutaj z takiego punktu widzenia jakby nie rozważać szerzej tej pozycji, no to widzimy tutaj słabość na D4. Gdyby czarne mogły wstawić skoczka, no to byłoby super. No ale jak wstawić tego skoczka na D4? Przez pole C6 się nie da, to pierwsza rzecz, a po drugie po prostu czarne są bardzo no, w lesie z całym rozwojem, żeby w ogóle taką aktywność przejawiać. No i to jest bardzo duży problem po linii E po prostu, nie? Który trzeba rozwiązywać natychmiastowo. No wieża E8 broni pionka E7, białe podciągają swoją wieżę, skoczek F8 i teraz wieża 3 na E2, żeby zagrać goniec F4, zająć pole E5. Zatem Jola postanowiła, że no zagra już sama E5 i jest to no zgodne z całą wizją tak, tej pozycji. Natomiast każdy ruch jest związany z jakąś... coś osłabia w pozycji. Więc grając już taki ruch E5, osłabiamy pole D5 i białe grają koń C3. Szachy są proste. Koń D7, koń wchodzi na D5. No i teraz niestety biały jest szybszy z wykorzystaniem słabości po białych polach niż czarny po czarnych polach. Dokładnie. I teraz goniec B2. I jakby czarne mogły zrobić dwa ruchy na raz, no to może skoczek E6, skoczek D4. Chociaż też wtedy bym mógł dwa razy zbić na D4 i bym pionka zdobył. Związanie więc... na 8 zbierzaliśmy. Ale to tylko pokazuje, jak bardzo trudna ta pozycja jest. Ale nawet no, nie można zagrać skoczek E6, no bo padłby tutaj pionek na E5. Zatem ta pozycja jest, znaczy nawet już tak było dokładnie, skoczek E6, skoczek E5. Tak, no, ta pozycja jest po prostu przegrana, więc bardzo szybko to się wydarzyło i taka no, smutna partia dla Joli. No gdzieś nie wyczuła tego w debiucie. Ciężko właśnie mi powiedzieć czemu, no ale tak. Myślę, że pewnie nie doceniła po prostu tego, że białe zdoła szybciej otworzyć tę grę, zanim czarny się skonsoliduje. Może myślała, że skoczek pójdzie gdzieś na B6, będzie gdzieś atakowała na A4, a drugim skoczkiem się potem wyprowadzi gońcem na E6, że zdąży. Tak, no czasami się może tak... Może spojrzała na to bardzo ogólnie, a nie konkretnie. Zdarza się tak czasami, że wydaje nam się, że będziemy mogli się przestawiać jakoś w nieskończoność i nie doceniamy tych taktycznych możliwości, dynamicznych możliwości przeciwnika. Pogoniec E5, bardzo, bardzo ciekawy ruch ze strony białych, żeby zagrać D4, bo chciałoby się zagrać F4 z uwagi tutaj na związanie, ale goniec D4 przychodzi z szachem. Zatem
ruch d4. Blokujemy najpierw to pole d4. Oddajemy pionka, ale tak naprawdę teraz czarny nie mają jak zachować figury i ta partia skończyła się bardzo szybko. D7 padł w taki ważny goniec. Tu jeszcze pionek idzie. No i już. Tak, koniec partii. No smutna, bo tak szybko powstała przegrana pozycja. No i to na pewno stworzyło presję na koleżankach z drużyny. Ale na szczęście poradziły sobie z tą presją, więc tak. Dla Joli, mimo że na pewno nieprzyjemna porażka, to nie aż tak bolesna, bo nie zdecydowała o wyniku meczu. To co, lecimy do kolejnej partii. Tak, więc lecimy teraz do przyjemniejszych newsów. Smutne mamy za sobą, jeżeli chodzi o grupę kobiet. W partii Kariny chyba długo nie będziemy patrzeć, bo była taka dość poprawna. Wydaje się, że Karina troszeczkę nie wykorzystała wszystkich swoich szans, no ale nie była w zagrożeniu nigdy. No tutaj wykorzystała to, że ma biały kolor i uzyskała lekką przewagę. Tym razem. A co ciekawe, tylko jeszcze się wtrącę, zanim wyjdziemy w jakieś głębsze warianty. Dzisiaj Karina ma urodziny. No to także akurat jej się trafiło też przed dniem wolnym urodziny. Więc życzymy Karinie wszystkiego najlepszego. Może nas słucha, nie wiem. Mam nadzieję, że nie słucha, tylko świętuje. Że ma ciekawsze rzeczy do roboty. No cóż. Musi odpoczywać i się regenerować przed kolejnymi rundami. Ale tak, tutaj był ten ciekawy moment za chwilkę w partii, już wracając do szachów, że czarne zagrały w szóstym ruchu d5. Komputerowi się bardzo nie podobał ten ruch. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Nie zwróciłem, aczkolwiek jest to ruch grywany w tej strukturze, ale nie wiem, czy w połączeniu ze skoczkiem c6, bo często są takie warianty, że biały musi dać szacha na a4, żeby wymusić konia c6 i ten hetman na a4 stoi kiepsko, potem biały tracą tempo i wracają. Więc połączenie ruchu d5 z koniem c6, no rzeczywiście jest nie najlepsze. I tutaj Karina bardzo szybko uzyskała świetną pozycję, ale właśnie nie mogłem zrozumieć, czemu w tym momencie, pomimo 10-minutowego namysłu, nie zdecydowała się na konia c4. Bo pewnie nie chciała dopuścić hetman d4, tak mi się wydaje, że wtedy skoczek musi się wrócić. A może drugi pójść. Tak, znaczy tego hetmana my przegonimy, znaczy jaka jest logika bicia na c4? Jeżeli się zapytamy... Nie dopuścić do e5, nie? Tak, profilaktyka. Jeżeli zapytamy się, co chce czarny, no to e5 niewątpliwie jest tym posunięciem. I po roszadzie właśnie nastąpiło e5. I tutaj nadal białe stoją świetnie, ale czemu dopuszczać do e5? Dlatego uważam, że bicie koniem na c4, no i to też potwierdza komputer, było troszkę lepsze. No ale natomiast tak jak poszło, no to również bardzo przyjemna pozycja, tutaj szach, hetman b4, król czarny dalej nie może zrobić roszady, a ta struktura jest słabsza, bo ten goniec g2 jest potężny i powstała końcówka, no była przyjemniejsza dla Kariny. No ale to nie było dużo. To nie było dużo i ta partia praktycznie jest taka troszkę bez historii. To znaczy, no, goniec tutaj przeważa nad skoczkiem. Też ta półotwarta linia daje trochę gry, ale to wszystko jest troszkę mało. Troszkę mało. I to się po prostu krok po kroczku upuściło.
Tak, więc nie będziemy w to wnikać jakoś bardzo w tę partię. B4, żeby B5 zagrać, no ale król odchodzi, A4, no i to się wszystko zaczęło wymieniać. Goniec F3, żeby nie wpuścić wieży na D1, ups. Ale to by było ups. Tak, A6. Tak, no trochę ciężej jest taki błąd zrobić na drewnianej szachownicy, bo grając w internecie to każdemu z nas pewnie zdarzyło się podstawić coś w taki sposób. No ale tak. No Karina próbowała tutaj wykorzystać tego swojego gońca i dobrać się do króla, ale no jest to pozycja zbyt uproszczona już. Tak, czarne są za bardzo solidne i no i tutaj już się zaraz zgodziły zawodniczki na remis, no bo trudno to jakkolwiek wygrywać. Tutaj czasami trzeba uważać, żeby ten pionek B nie był zbyt aktywny, więc... No więc poprawna partia. Troszkę może szkoda właśnie, ale nie możemy tutaj też krytykować. Karina zagrała dobrą partię, też z bardzo silną zawodniczką Almirą Skripczenko. Bardzo znaną, więc... Natomiast... Wszystko spadło na barki Alicji Śliwickiej, która debiutuje w turnieju takiej rangi, przynajmniej w drużynowym turnieju takiej rangi. No jest to z pewnością bardzo pozytywna zmiana, przynajmniej w mojej ocenie, że w końcu jakieś bardzo młode zawodniczki wbijają do tej kadry, bo przez wiele, wiele lat nie było jakichś większych zmian, a teraz Alicja, no ale obecna... Ale nie zapominajmy, że jak nasze dziewczyny zdobyły srebro na olimpiadzie, to też była młodsza zawodniczka. Tak, była Mariola Woźniak, tak oczywiście. Pamiętamy, aczkolwiek Mariola ostatnio bardzo mało gra w szachy. Niestety. Niestety. No, że zdobyła srebrny medal olimpijski, to już tego nie można przebić, więc zabrała się za inne rzeczy. Tak, no nie tylko szachami człowiek żyje, aczkolwiek z pewnością dla polskich szachów szkoda, że Mariola nie kontynuuje bardziej swojej kariery właśnie w szachach, ale może jeszcze wróci. Zobaczymy. Prawda. Póki co Alicja właśnie na pewno jest to taki, myślę, dla każdego zawodnika w ogóle gra w drużynie, dla drużyny jest o wiele bardziej stresująca, przynajmniej no, czuję się tę presję większą na takich zawodach, zwłaszcza dużych. I zwłaszcza te pierwsze partie są istotne, jak się wejdzie w turniej, a myślę, że Alicja jest na pewno zadowolona, już przynajmniej jakaś presja z niej zeszła, bo radzi sobie świetnie. Dotychczasowo robiła dość dobre wyniki, ale jeszcze brakowało więcej wygranych, znaczy była jedna wygrana, dwa remisy, ale tutaj kolejna wygrana kolorem czarnym, no to już sprawia, że z wyniku dobrego, no już możemy mówić o wyniku bardzo dobrym, jak na razie, bo jeszcze jest trochę run, więc może być jeszcze lepiej, za co trzymamy kciuki, a tymczasem zobaczmy na partię. No, podobna struktura, co ciekawe. Gambit tym razem wołżański. Gambit wołżański, czyli coś, co grałem całe dzieciństwo. Jeden z moich ulubionych debiutów. Obiektywnie to nie jest aż tak dobry debiut, ale grać można. Grać można. Aniż Giri mówił, że właśnie Gambit wołżański to jest świetny debiut, tylko nie działa tak ruch po ruchu. Znaczy tak po angielsku to lepiej brzmi. Nie wiem, jak to dokładnie wyjaśnić. Chodzi o to, że po prostu idąc teorią, no niestety białe mogą uzyskać przewagę, podczas gdy no, jest wiele debiutów, które dają wyrównanie. Ale jeżeli nie mówimy o poziomie tam 2700, to jest to debiut z pewnością do gry na wygraną czarnymi, bo pozycje mogą być ostre i to, co powiedział Giri, ma znaczenie właśnie w tych partiach na najwyższym poziomie, czy też partiach korespondencyjnych. Tam, gdzie właśnie wszyscy mają wszystko wyanalizowane komputerowo, a tam, gdzie liczy się praktyczna gra, to jest na pewno bardzo dobra opcja dla osób, które lubią taką grę aktywną i nie są przywiązane do materiału. Więc tutaj ruch G6, tak, skoczek C3 i nowoczesny wariant w gambicie wołżańskim, bo kiedyś zawsze bito na A6.
i po e4 na przykład goniec f1, no to jest znana teoria. Natomiast teraz goniec g7, to jest nowoczesny wariant, kiedyś tak nie grano. I tak też w drugiej rundzie grał Jacek Tomczak w meczu z Czechami. Przegrał niestety wówczas z moim, jakby to powiedzieć, nazwiskownikiem, zawodnikiem, który ma takie same nazwisko jak ja, czeskim Nguyen Tajdajwanem, nadzieją czeskich szachów. Tam po e4 Roszada chyba zwykły skoczek f3 grał, biały, już tego nie pamiętam, ale tam Jacek Tomczak nie za bardzo wyszedł z debiutu. Tutaj natomiast zawodniczka grająca białymi, widać było, że była przygotowana, bo zagrała bardzo ciekawy wariant. O ile się nie mylę, i wtedy też po drugiej rundzie wspominałem o tym planie, bo była taka partia chyba, Piotr Michalik, czeski zawodnik, tak grał chyba z Bartłomiejem Heberlą. To trudno to wyjaśnić, bo to są takie nowoczesne szachy, że białe oddają takiego pionka na e5 za atak, którego jeszcze tak nie widać, żeby miał dojść do skutku. Natomiast jest to rzeczywiście dość groźne i widać było, że Ala nie znała tego planu. Gdyby słuchała nasze wieczory eksperckie, to po drugiej rundzie by zobaczyła ten plan, no bo właśnie o nim wspominałem. Ach, że też tego nie zrobiła. Może trzeba tutaj zgłosić w Polskim Związku Szachowym, że zamiast odprawy zawodników o godzinie 20, bo tak podejrzewam, że o tej porze właśnie mają odprawy, to powinno być wspólne oglądanie szachowych wieczorów eksperckich. Lepiej tego nie zgłaszaj, bo jeszcze powiedzą, że zamiast tego to ty będziesz musiał wysyłać analizy wszystkich partii. Szczegółowe analizy, tak żeby raport. Nie wpaść już w żaden wariant. Notatki z wieczoru eksperckiego. Tak? O właśnie. I Ala tak, myślała tutaj 17 minut. No długi namysł, aczkolwiek w pełni zrozumiały, no bo każdy by się zastanawiał, no bo czy bić tego pionka na e5. Natomiast przy szachownicy obawiam się, że rozwiązanie tych problemów jest praktycznie niemożliwe. I ruch d6 jest praktyczny, bo obiektywnie jest dość dobry, a po drugie... Jak grasz na kompozycję, to wiesz, że twój przeciwnik przygotował goniec e5, nie? Chciałem dokładnie coś. To powiedzieć, że właśnie bicie na e5, no to przeciwniczka jeszcze by znała z 5 ruchów na pewno. Natomiast po d6, no to już coś może zna, ale to już nie jest aż tak zobowiązująca ta gra. No i nastąpiło e6, fe i ta pozycja jest bardzo skomplikowana, ale tu już białe też zaczęły myśleć. Tu już białe też nie były pewne do końca. Więc idea jest taka, że białe poświęciły właśnie tego pionka, no ale może być tutaj związany z ruchem h5, też skoczek f3, skoczek g5, może być atak. Ale pozycja jest bardzo dynamiczna i dość szybko Alicja uzyskała przewagę. No nie wiem, to troszeczkę uproszczenie. Duże uproszczenie. Ogólnie zamiast skoczek f3 po h5 to komputer pokazywał, znowu nie na jakiejś super głębokości, ale pokazywał plus 1,8, coś takiego. Więc to już była bardzo duża przewaga dla białych, możliwa. Skoczek tak, znaczy, F3. I tutaj, tak? Teraz H5 w sensie? Czekaj, bo chciałam włączyć. Nie, zamiast skoczek F3. Bo jakby ten skoczek na F3 chyba póki co nam nie jest jeszcze niezbędny, bo może, nie wiem, gdzieś nam się przyda to, że hetman patrzy się na H5. A, żeby zamiast skoczka F3 zagrać H5. Tak, od razu. E6 osłabiasz i H5. No i tu... Być może tak było nawet w jakiejś partii. Znaczy, no bo ja to analizowałem jakiś czas temu, ten wariant. Tutaj zdradzę swoje tajne analizy. No natomiast właśnie skoczek F3, koń F6, koń C4, koń BD7. Gdzieś tam, może rzeczywiście dokładnie tego nie sprawdziłem, ale potem widziałem szybko, że jednak Ala złapała tę przewagę. Znaczy tak, to zaraz
Znowu, no, podjęła praktyczną decyzję, więc obydwie musiały grać i się jej przeciwniczka pogubiła tu za chwilę. Chociaż jeszcze kilka ruchów. Czy tym, którzy grają Gambit Wołżański, czy też grają przeciwko Gambitowi Wołżańskiemu, no to polecam postudiowanie sobie tej pozycji, tego wariantu, bo jest na pewno bardzo ciekawy. Natomiast tutaj chyba komputer daje około równą pozycję, ale dla mnie to już jest prostsza pozycja dla czarnych. No bo zwykle w Gambicie Wołżańskim czarne tam bez pionka muszą szukać tej kontry. No tutaj białe postawiły wszystko na jedną kartę, oddały całe centrum, zagrały H4, no król stoi na E1 i wymaga to od nich bardzo jakiejś kreatywnej i konkretnej gry, żeby udowodnić, że coś w ogóle mają w tej pozycji. No tak jak było w partii koń G5, dama D7 i tutaj teraz sobie na szybko sprawdziłam, że konik E6 to był po prostu bardzo zły ruch, ale H5 jeszcze by sprawiało problemy, bo po skoczek H5 chcemy po prostu chyba bierze H5, nie? Mhm. I tam, no ten koniec na D3, faktycznie wszystko poszło na jedną kartę, ale może to się uda, jak to często się zdarza zresztą w szachach kobiecych. No H5 nie jest to trudny ruch do wymyślenia, no bo po to pionek poszedł na H4 właśnie, żeby takie motywy były. No po H5 może nie ma jakiś goniec F5, ale wtedy... Czy też goniec G4, znaczy coś tutaj trzeba trochę policzyć i to wszystko nie jest takie proste. Nie, nie, ale, na pewno. Ale dama B3 wchodzi i dama B6, poskoczek na B6. Czyli nawet tutaj... Czy jeszcze pewnie można zagrać C4, ale to możemy zbić. No tak, no ciekawa pozycja, ale ruch skoczek E6 też na pierwszy rzut oka wygląda dość logicznie, no bierzemy parę gońców. Łatwo oczywiście mówić później, że jak już ten atak nie zadziałał, no że nie, jednak parę gońców nie jest tutaj najważniejsza. I... Nie, to są bardzo trudne decyzje, bardzo tak nie wiadomo nigdy, co jest ważniejsze w tej pozycji. Natomiast na oko ta pozycja czarnych już mi się od jakiegoś czasu podobała, to znaczy wydawało mi się, tak jak też wspomniałeś wcześniej, że tam jakiś ruch H5, że tam może komputer przecenia, ale może tam rzeczywiście jest bardzo, bardzo duży atak. W każdym razie wiem, że w tym wariancie no białe muszą bardzo, bardzo szybko i dynamicznie grać. A tu już było kilka takich ruchów właśnie nie do końca dobrych i Ala przejęła tutaj przeciwniczkę bardzo szybko. No tu już jak widzimy takie centrum C5, D5 z tym gońcem na G7, półotwarta linia B, pionek z A6 pewnie też padnie. No, jak ktoś gra Gambit Wołżański, no to czuje się już tutaj w domu. I Ala tutaj bardzo, bardzo szybko. Ruch C4, żeby zbić pionka z A6. Żeby po prostu zdobyć w końcu tego pionka. No. Tak, skonsumować smacznego pionka. Pionek z A5 też później się okaże słabością. Skoczek idzie na D7, teraz można pójść na C5, na B3. No, pełna harmonia. A tej pary gońców białych to nawet nie czuć, że w ogóle... W ogóle jej nie ma praktycznie. Dokładnie. Więc B3, skoczek E5, też ciekawie, by tutaj w ogóle wejść na D3 i te pionki są straszne, ciężko jest je zdobyć, a goniec z G7 fantastycznie operuje. No w ogóle białe są totalnie rozsynchronizowane. Widzisz tam wieża stoi jedna na A3, druga na H1, goniec jeszcze stoi na C1. To już się zaczęło wszystko sypać i nie wiem, czy Ala gra najdokładniej, ale to nie ma znaczenia, bo po prostu pozycja jest świetna. Tutaj grozi wieża C3 i skoczek E4 z widełkami. A jak właśnie nastąpiło król F3, no to skoczek E4, tak czy inaczej. Jakby no, wszystkie białe czarne zbiły, figury to, tutaj są super, a białe jakby szach. Nie wiadomo, co robią. No więc białe zagrały skoczek B1, no i to już jest wręcz aż smutno się patrzy na taką pozycję. Tutaj nawet już nie pamiętam gdzie, ale w jakimś momencie komputer pokazywał jakiegoś mata w 6, Ala go nie widziała, ale to też nie ma żadnego znaczenia, bo po prostu pozycja jest wygrana. Tutaj wieża mat w 6 to są zawsze te fajne oceny komputera. Tak, grozi skoczek F2,
nie da się tak naprawdę obronić, no bo tutaj tak czy inaczej pada jakość, a te białe figury dalej stoją na pierwszej linii, król na H3 też niezbyt szczęśliwy, druga wieża wpadła na E2, gdzieś chyba tutaj może był ten mat w 6. Już w to nie wnikam, tak jak mówię, no bo pozycja po prostu jest w pełni wygrana i Ala zrealizowała swoją przewagę bez przygód. Tutaj padł skoczek. Więc bardzo dobra partia Ali. Miła dla oka, no i szalenie ważna dla tego meczu. Zwłaszcza pod tą presją, gdzie wszystko właśnie było zależne od tej partii, także podwójna wygrana. No i otwiera to duże szanse dla naszej reprezentacji kobiet, żeby walczyć o medale. Oczywiście jeszcze jest wcześnie, żebyśmy tutaj świętowali i tak dalej, no ale po 5 rundach 6 miejsce to nie jest zły wynik i Francja to był bardzo silny zespół, więc zwycięstwo z taką drużyną, pomimo wpadki Joli, to jest coś, co daje nam też nadzieję na to, że wystarczy wygrać jeszcze kilka meczy i... Jeszcze tylko 4 partie, jeszcze tylko 4 wygrane. Może 3, 1 remis na przykład. Zobaczymy, ale tu jest dobrze, jest pozytywnie, się cieszymy. Więc teraz... Przechodzimy do panów. Taki gorzki deser. Troszkę gorzki. I zobaczmy, co tu się działo. Dzisiaj był prawdziwie arcymistrzowski mecz. Mhm. W takim lekko pejoratywnym znaczeniu słowa arcymistrzowski, chociaż trudno sobie wyobrazić, żeby słowo arcymistrzowski mogło wybrzmiewać pejoratywnie. Ale nie wiem, o co ci chodzi. Bardzo partie na bardzo wysokim poziomie, oczywiście o to mi chodziło. Okej, czyli była Austria, Polska i tutaj Rager. Myślę, że wczoraj zresztą słuchałam, jak z Kamilem ocenialiście przed tym kojarzeniem, żeby nie wpaść w jego przygotowanie, nie? Coś takiego powiedzieliście, żeby Janek nie wpadł w przygotowanie. I co myślisz, że udało mu się nie wpaść? Że, Właśnie nie do końca. No niestety nie do końca, nie? Rager dostał chyba to, co chciał. Nie. Dokładnie, tej partii nie będziemy jakoś właśnie też zbyt dogłębnie patrzeć, no bo tutaj była jakaś teoria, znowu jakaś tam hetmańsko-indyjska, tym razem białe grają wariant G3, ale już tak z debiutu, no Janek jakoś nie uzyskał pełnego wyrównania. Tutaj mamy... możemy zacząć od tego momentu. No to jest typowa struktura jeża, gdzie z jednej strony czarne też nie mają jakichś wielkich problemów, ale jak białe w ogóle mają to przegrywać? To jest bardzo, bardzo trudno wygrywać czarnymi, przebijać taką pozycję. Zwykle czarne po prostu sobie stoją grzecznie, a Janek to jest przecież aktywny zawodnik. Janek to jest... demotywujące. No tak, no to nie jest pozycja Janka. Znaczy, gdyby czarnymi grał Radek albo no jakiś inny zawodnik, to może jeszcze jest bardziej jego pozycja. No, Janek potrzebuje ciekawszej gry. Oczywiście z drugiej strony no, dla Janka na przykład no, remis z czarnymi nie jest też złym wynikiem. Tak, no, kolorem czarnym czasami granie zbyt kreatywnie, taka próba grania dla kibiców, jak to się mówi, no czasami się może skończyć źle i co z tego, że partia jest ciekawa, jak jest ciekawa, ale przegrana. Tak? No, w szachach liczy się wynik, więc czasami takie stosunkowo nudne, jak to się mówi, partie są konieczne. No, ostatecznie no, zawodnicy grają o wysokie stawki no, i nie mogą też ryzykować. No zobaczmy tak zwłaszcza szybko. Zwłaszcza czarnymi dla drużyny. Dokładnie. Bo to jest jednak też co innego. Hetman C8, taki trochę sprytny chyba ruch, chociaż bardzo, bardzo tak, logiczny, tak, ale,
Ale biały spędził już 16 minut, nie? Po hetmance 8, co też bardzo jest ważne i tak można się podbudować troszeczkę, że przeciwnik przestał grać od ręki. Mhm. No B3 jest naturalnym ruchem. Podejrzewam, że Ranger gdzieś tam szukał, czy może, nie wiem, skoczyć na B5 już od razu, żeby się obyć jakoś bez ruchu B3. Bo oczywiście w blicu podejrzewam, że B3 by zagrał od ręki. Natomiast tutaj szukał, no bo białe mają inicjatywę, więc szukał tej inicjatywy. Więc B3, koń C6, wieża D1. No i Janek doszedł do ruchu D5, ale mimo to nadal białe utrzymują inicjatywę, dlatego że białe będą miały tutaj trochę więcej przestrzeni, zresztą zaraz właśnie zobaczymy, o czym ja mówię, bo tutaj po tych wymianach struktura jest praktycznie symetryczna. Ale dlaczego białe stoją lepiej? Ano dlatego, że już mają wieżę jedną na D1, drugą mogą na C1 wrzucić z tempem, no i grają też ruch E4 z tempem, łapiąc trochę tej przestrzeni, więc tutaj koń A7 i skoczek idzie na B5, może wyjść na D6, więc to są jakieś takie pozycje, gdzie gracze typu Karpow, Ulf Andersson często ogrywali słabszych arcymistrzów. Właśnie albo nawet Carlsen, nie? Też niczego tak. Potrafi krok po kroku coś zrobić. Właśnie to nawet nie jest tak, że zupełnie niczego, bo tutaj obiektywnie po prostu białe trochę właśnie mają. To jest tak niewiele, ale to się przyjemnie gra, no bo to jest trochę gra taka na dwa wyniki, to znaczy o ile biały nie będzie robił znaczących błędów, no a tej klasy zawodnik, o ile nie jest w niedoczasie, nie jest to jakoś tam, nie wiem, niewyspany i tak dalej, no to nie będzie robił błędów. Więc ale tak naprawdę niewiele się udało tutaj osiągnąć Ragerowi. Tak. Znaczy tutaj cały czas miał tę przewagę właśnie tego typu pozycja, no to jest ewidentnie, no tylko białe mogą być lepsze. Ale tutaj może sam był zadowolony też z remisu, bo nie jestem pewien, czy ja bym tutaj wymieniał skoczki. To znaczy, no gdzieś tam wydawało mi się, że mogę spróbować jeszcze je utrzymać. No, nie jest łatwo to wygrywać też, tak? No, ale właśnie, jeżeli chcemy wygrywać, no to właśnie musimy troszeczkę... Czasami, żeby wygrać taką pozycję, to nie jest tak, że my ją siłowo wygramy. Musimy troszeczkę pobiegać dookoła, pomęczyć przeciwnika i niech on się pomyli, tak? No, to nie jest tak, że po prostu możemy ją wygrać. No, przeciwnik musi się pomylić, ale jeżeli będziemy wywierać presję, no to jest taka szansa, co właśnie możemy zobaczyć w tych partiach Karpowa i Andersona. Natomiast po tych wymianach, ta inicjatywa białych to już tak zeszła do minimum. I partia tak naprawdę dość szybko się zakończyła remisem, bo tutaj nawet w tym momencie jeszcze wydaje mi się, że tu już coraz mniej tego jest, ale inne ruchy dawałyby jeszcze może jakąś próbę gry, chociaż to już jest naprawdę niewiele, ale bicie na C5, to już wszystko się wymieniło. Tak? No to już jest remis. No ale z Jankiem to trudno się dziwić, że chciał remis. Że nie chciał próbować. No dokładnie. Więc tu się nie dziwimy. Natomiast kolejna partia była troszeczkę niejasna. Tutaj Radek Wojtaszek tak. Kolorem białym, no z zawodnikiem o 200 oczek słabszym. No, zobaczmy, co się działo, tak? Będziemy właśnie komentować na bieżąco. Tu mamy komentarz, czy tylko mi nie działa obraz, ale jest ktoś odpowiedział, że mi działa, więc ja też widzę, że działa, więc chyba nie powinno być problemów. A jeżeli jakieś są, więc to miejmy oczywiście... nadzieję, że tak. Tak, że nas dobrze widać i nas dobrze słychać. Jakoś wszyscy grają D4. To jest ciekawe. Gdyż w kolejnej partii nie będzie D4 dla odmiany. Ale póki co jeszcze mamy D4. Póki co, tak. No tutaj taka katalońska, tylko że białe pozwoliły czarnym wyskoczyć gońcem na F5. Co czysto teoretycznie powinno być na korzyść czarnych, że się udało wprowadzić tego gońca, ale to wszystko nie jest aż takie klarowne i w to nie będziemy wnikać. No jest to jakaś pozycja z debiutu.
Hetman B3, typowy ruch, atakując pionka z B7, którego już nie broni ten goniec, gdyby stał na C8. I więc hetman B6 i teraz ruch C5. Gdyby czarne zbiły na B3, to AB. Taka pozycja to jest świetna dla białych, bo potem można byłoby zagrać B4, B5. Ta półotwarta linia A byłaby kluczowa. Więc czarne zagrały hetman C7 i tracą trochę temp tutaj. Więc wydaje mi się, że Radek uzyskał przewagę debiutową. To jest skoczek D2, żeby zagrać E4. I tak też nastąpiło. No. I wygląda to bardzo, bardzo obiecująco. Przyjemnie. Tak. Aktywnie, ale też nie jest tak łatwo, bo z drugiej strony czarny stoi bardzo solidnie, mimo że pasywnie to bardzo solidne. Mhm. No nie do końca widać, gdzie tutaj możemy się przełamać, natomiast no możemy próbować właśnie kiedyś bić na D5, możemy pchnąć na E5, możemy też próbować gońca wstawić na D6 i to jest coś, co się bardzo podobało komputerowi. Nawet nie wiem, czy nie w tej pozycji, ale... To jest trochę dziwny ruch, też... szczerze mówiąc. Znaczy idea jest taka, że jeżeli my zagramy E5, to ten goniec zamykamy na E4 gońca. Się okaże, że my wcale go nie potrzebujemy, a goniec na E7 bardzo dużo pól kryje. Znaczy to jest takie typowe, wyrzucić gońca. Też czasami tak się gra w jakieś Hiszpańce, gdzie po długich jakichś tam manewrach goniec B5, goniec A4, goniec C2, w końcu ten gońca wyrzucamy i przestawiamy pionki na białe pola i w wielu innych debiutach. Mhm. Po prostu, żeby wyrzucić gońca, żeby on był z przodu pionków, a nie za pionkami. Tak. I no tutaj też dochodzą jakieś różne motywy taktyczne. Już nawet dokładnie w tym momencie jest groźba bicia na przykład na E7 i potem bicia na D5 do spodu, na przykład. Więc ten ruch tutaj otwierał szereg możliwości. No i oczywiście no łatwo się mówi, jak jestem już szczególnie pewien, że to jest dobry ruch. Ja tutaj zawsze... A myślisz, że Radek widział ten ruch, ale z jakiegoś powodu go chciał odłożyć na później, albo po prostu go odrzucił? Czy może myślisz, że go nie widział? Boisz się w ogóle ocenić? Znaczy, trudno oczywiście jest mi mówić właśnie szczególnie o partiach Radka, bo jeszcze z zawodnikami 2600 gdzieś tam w życiu udało mi się z nimi wygrać. Wiadomo, że są to lepsi zawodnicy, ale skoro udało mi się z nimi wygrać, to znaczy, że gdzieś tam czasami jednak coś widzę więcej od nich. No jednak 2700 to jest inna klasa, ale widząc, że Radek myślał tutaj ponad 15 minut, no to na pewno rozważał wiele możliwości. I goniec D6 był jedną z nich. Może zbyt długi namysł sprawił, że gdzieś tutaj te myśli się lekko zgubiły i zagrał taki ruch jak A3. Jest to ruch, który może się przydać, żebyśmy doszli do B4. No natomiast może to jest trochę wolne, tak? Może goniec D6 jednak było lepsze. A to jest tego typu pozycja, gdzie czasami wydaje nam się, że mamy cały czas na świecie i nie musimy w ogóle się przejmować i podejmować jakichś konkretnych decyzji. To czasami może być też zgubne. No czarne kontynuują manewr, tu jest skoczek idzie na C7. No nie jest to może najpiękniejsze pole dla skoczka, ale no gdzie miał stać? I no właśnie, tutaj nadal goniec D6 z tego co wiem było proponowane przez komputer. A właśnie, ruch... To jest takie sprytne teraz jeszcze, bo dodatkowo po ewentualnych jakichś wybiciach, które pewnie nie są opcją. Tak, pewnie to jest słabe, no bo... Ale skoczek jest wybiciem. Tak, tutaj jakieś ED było możliwe. No a Radek zagrał właśnie ten ruch E5, który komputerowi się nie podobał i tutaj ta przewaga zaczęła zupełnie maleć. Łatwo jest właśnie teraz wyjaśnić, że no goniec na F4 troszkę tutaj nie jest dobry, że jednak fajnie było też mieć różne możliwości grania kiedyś ED. No ale tak czy inaczej zaraz ta partia się tak rozwinęła, że mimo to, że może tutaj
jest dobrze dla czarnych, to i tak gdzieś... A tu w ogóle zamiast bicia po B6, B4, A5 komputer pokazywał, że w ogóle czarny już przechwytuje inicjatywę, bo chyba zaczyna rozwalać po prostu to skrzydło i po jakichś wybiciach pionek D4 w przyszłości będzie słaby, czy coś takiego. No, generalnie wszystkie figury czarnych wtedy stoją dość logicznie, to jest goniec nagle tak naprawdę żyje, gdzie goniec na F4 nie kontrybuje do gry. Tutaj goniec na G2 no też przestaje być takim dobrym gońcem, a goniec na H7 jest świetny. Często tak jest, że w gambicie hetmańskim można dostać taką pozycję, ale goniec gdzieś tam stoi sobie na C8 i przeszkadza bardzo. Gdzieś tam później się na A6 nim idzie, biały bije na A6, czarne muszą dopiero odbić. No więc... No jest a to... teraz to trochę wygląda podobnie do jakiegoś karokana z E5, nie? No może też. No bardzo, zaawansowanych. Podobieństw może być sporo. W każdym razie no ruch A5 jest bardzo logiczny. No ale przeciwnik zagrał BC. Hetman A6. No i właśnie komputer, nie wiem dokładnie jak tę pozycję, ale gdzieś tam komputer cały czas dawał jednak ratkowi przewagę. A partia się skończyła dość szybko. Bo dokładnie w tym momencie nastąpiło po prostu powtórzenie posunięć. Żeby zagrać koń A5, dama A6, koń B3, ciach, ciach, ciach i remis. Natomiast w tej pozycji komputer pokazywał taki ruch jak goniec D2, żeby bronić skoczka na A5 w sposób taki... Pośredni. Że po hetman A5 jest po prostu skoczek D5, wisi hetman, tym hetmanem trzeba odejść, trzeba nim odejść na A6, no i teraz bijemy na C7 i są widełki. Tu jeszcze dodam, że hetman bije D2 i gdyby teraz białe musiały odbić na D2, no to jakieś tam bicie na D5, nie wiem czym, załóżmy tym pionkiem. To jest trzy do oceny pozycja. No, znaczy trzy figury lekkie, no wydaje mi się, że nie są złe, że to może być nawet bardzo dobre dla czarnych. Ale tu byłby jeszcze taki szach wtrącony. Więc to nie byłaby opcja. Więc nie można byłoby zbić na A5. No jak nie można bić na A5, no to tutaj troszeczkę nie do końca wiadomo, co czarny ma grać. Jakiś goniec F1 wisi w powietrzu, nie? Tak, goniec F1 dokładnie. Dokładnie tak. Tak, tak, tak. Goniec F1, atakujemy hetmana i jak hetman odejdzie, no to padnie pionek z C6. Więc bardzo... To może po goniec D2 trzeba zagrać król H8, ruch profilaktyczny, żeby w tym wariancie po dama D2 koń E7 nie było z szachem. Możliwe. No w każdym razie tu jest jeszcze dużo gry. No i nie widać, żeby białe tu jakoś ryzykowały, a goniec z F4 właśnie nic nie robił, a teraz na D2 ma fajną pracę. Nawet jeżeli kiedykolwiek on miałby tam wejść na A5. No, łatwo krytykować właśnie wiedząc, że taka jest ocena. No natomiast jest to dość logiczne i w szczególności biorąc pod uwagę to, że no... Tutaj pół punktu by zaważyło o wyniku meczu, no to rzeczywiście szkoda, że gdzieś tutaj Radek nie wyłapał tych wszystkich niuansów. Ale też nigdy nie wiadomo, bo oczywiście z naszego punktu widzenia jakichś tam kibiców może się to wydawać, że no wyższy ranking, biały kolor i faktycznie są szanse, ale może po prostu na przykład miał gorszy dzień, jakieś gorsze samopoczucie i stwierdził, że przede wszystkim musi grać bezpiecznie. I czasami też tak jest i nie chciał ryzykować dla drużyny, jak nie czuł się do końca sobą. No a co więc... ciekawe, jeszcze kolejna ploteczka, jako że masz tutaj dziewczynę jakiegoś specjalnego. Radka żona, Alina, która gra dla reprezentacji Rosji, też ma dzisiaj urodziny, tak jak nasza Karina. Tak, więc jej też życzymy wszystkiego najlepszego, no bo ją też znamy i w ogóle kibicujemy jej również.
Zresztą Alina bardzo dobrze mówi w języku polskim. To jest też taka dodatkowa informacja. Nie wszyscy o tym wiedzą. Komentowała chyba też, nie? Na Mistrzostwach Polski w tym roku? Czy w na tym chyba nie, ale w zeszłym roku zdarzało tak się jej przychodzić i też komentować, więc no bardzo, bardzo ciekawie. Ale także Radek też ma dzisiaj coś świętować, tak czy inaczej zadowolony z wyniku partii, czy nie, ale teraz będzie miał na pewno coś na pocieszenie. I co? Przechodzimy do kolejnej partii, żeby już tak nad tym biednym Radkiem się nie znęcać. Nie znęcać, dokładnie, dokładnie. Zobaczmy kolejną partię. No i tak, no mówiłem, że ten deser to będzie dość gorzki, bo no, brakowało w tej rundzie polotu w grze naszych reprezentantów w grupie Open. No bo jednak, jak pamiętamy zeszłoroczną olimpiadę, zwycięstwo z Rosją, zwycięstwo ze Stanami Zjednoczonymi, już nie wspominając o zwycięstwie nad jakąś tam Francją, Ukrainą, no to gdzieś tam walka z Austrią, która nie ma nawet czterech arcymistrzów w składzie, no jest gdzieś tam dla kibiców taki, no... Niedosyt to jest za mało powiedziane. To jest za mało powiedziane. I ta partia Jacka, no kurczę, no jak zobaczyłem właśnie debiut, no to też gdzieś mnie tak jakoś, no... Nie wiem, co powiedzieć. Zobaczmy tutaj, no partia nie była długa. Wiadomo, że ciężko czarnymi grać na wygraną, kiedy to przeciwnik grający białymi gra takie warianty, żeby właśnie gdzieś tam to takie wyrównanie i żeby się nic nie działo. No ale no nie wiem, może Jacek powinien był zagrać tą swoją skandynawską, nie wiem, no zagrać jakiegoś pirca, cokolwiek. Tutaj po prostu co tu się mogło wydarzyć? No wymienili zawodnicy hetmany. Obronę polską może zaraz będziesz proponował. No wymienili te hetmany. Jak tu czarnymi w ogóle wygrywać, jeżeli biały nie będzie grał jakoś głupio? No bardzo ciężko, bardzo ciężko. No chyba, że nie wiem, chyba, że wiedział, że styl przeciwnika jest taki, że na przykład nie umie grać końcówek. No ale wątpię i ta partia na pewno takiej tezy wymyślonej teraz na poczekaniu nie potwierdziła. Po prostu, no cóż, no zawodnicy grali bardzo logicznie, ale tu się po prostu nic nie działo. Bo co się miało wydarzyć? Tutaj tak naprawdę tylko białe mogą mieć nawet cię inicjatywy, bo po prostu mają lepszy rozwój. No ale to jest wszystko. No bo którędy czarnymi przyłamywać? Jak to w ogóle grać? Nie mam zielonego pojęcia. Tu jakieś wieża G1, trochę taki ruch. Ciężko mi to do końca wyjaśnić, bo tam tego ataku na skrzydle królewskim nie ma. Z drugiej strony to też nie jest jakiś zły ruch, no bo partia szybko się tutaj zakończyła, no skoczek E4, więc E7, no i powtórzenie, posunięć. No, w tej pozycji oczywiście nie można mieć za złe jakiemukolwiek z zawodników, że poszli na taki remis. No natomiast no, cała partia jest taka, no brakuje jej polotu. Ciekawy mnie ruch skoczek D2. On jest w ogóle pierwszą linią komputera nawet. To dziwny ruch. Tak. No ale taka troszeczkę... Nie, no tutaj tylko biały może próbować. Czarny no, ma taką pasywną pozycję. Nic tu nie może nawet zrobić, więc to, tak jak mówiłeś, pewnie był jakiś niefortunny wybór debiutu. Nie, może czegoś innego się po prostu spodziewał Jacek, albo... A potem już na przykład coś innego było zagrane niż się spodziewał i po prostu chciał grać bezpiecznie, czyli wymienić hetmany, liczyć na to, że na klasie nie będzie mu nic groziło. No bo gra czarnymi. No tak. No właśnie, to się wszystko kumuluje, że z jednej strony, tak jak mówimy, no Janek czarnymi, no to tam wiadomo, no remis tutaj. No tutaj też Jacek, no czarnymi, no nie chciał ryzykować remis. No gdzieś tam u Radka, no może troszeczkę nie chciał też zaryzykować, gdzieś tam nie było to też może wszystko takie banalne.
no, remis nie jest tragedią, no ale ostatecznie kilka remisów się kumuluje i jest remis no, ze znacznie słabszą drużyną. Tak. Wszystko w rękach pozostało Kamila Draguna, który grał najdłużej. I do tej partii przejdziemy. To była najdłuższa partia, no ale Kamil też niczego nie wykrzesał. I jego przeciwnik, mimo to, że miał niższy ranking trochę, o 50 oczek, a Kamil grał właśnie kolorem białym, no to jego przeciwnik radził sobie na tym turnieju fantastycznie, bo po czterech rundach miał tylko jeden remis i to z Danilem Dubowem, czyli zawodnikiem około 2700, nadzieją rosyjskich szachów. Tak. I miał zwycięstwo z Gawainem Jonesem, zawodnik prawie 2700, no i wygrany z jakimiś tam słabszymi zawodnikami, 2400, 2500, dokładnie, no jakimiś tam słabymi 2400, 2500. No więc bardzo niebezpieczny przeciwnik, któremu po prostu świetnie idzie. To jest doświadczony zawodnik, więc ten ranking jest taki bardzo względny. Więc zadanie Kamila nie było tutaj proste. Ale Kamil dzielnie walczył, no tutaj też... Czyli... A zauważyłeś, że w obydwu meczach dzisiaj odpowiedzialność spadła na czwartą deskę, gdzie mamy najmłodszych zawodników. No tak to jest. Sprytni są ci. Najlepiej... Nie jest najmłodszy, okej, okay. Janek Duda. Ach, właśnie, często się tego nie zauważa, bo Janek już w tym zespole jest dłużej. Janek też... To jest najlepszy teraz rankingowo, więc jakoś mi się... Okej, okay, zwracam honor, jednak nie wszystko było na najmłodszego. Nawet ja ci uwierzyłem. No, widzisz. Tak to działa. Można gadać głupoty, byle by było przekonujące i już. Jakbyś nie powiedziała, to pewnie na czacie też by nikt nie wyłapał. Dobra, przechodząc do partii, kolejne D4, tutaj obrona takiego... Znaczy przeszła do obrony Ragozina, ale teraz jeszcze jak nie ma skoczka F3, skoczka F6, to nie wiem, jak to by się nazywało. Ale tutaj ułatwili ci zadanie, bo zagrane zostało skoczek F3, skoczek F6 w następnym ruchu. No i jest to dokładnie obrona Ragozina. Solidny debiut ze strony czarnych, bardzo solidny. To ciężko wygrywać. Tutaj jest, ja to wspominałem gdzieś o tej strukturze przy partii Kariny, że ten skoczek na C6 nie stoi dobrze i często właśnie w obronie Ragozina białe dają tego szacha na A4, tracą powiedzmy tempo, no bo hetman na A4 pewnie później się będzie musiał cofnąć gdzieś, bo on tu nie stoi świetnie, ale po to, żeby wymusić tego skoczka na C6, bo czarne jakby mogły, no to by sobie najpierw chciały zagrać C5 przed skoczkiem C6. Taka jest idea tego wszystkiego. Jak to zresztą w większości sytuacji po D4, D5. Nie chcemy zostawiać sobie tego pionka na C7. On może być jakąś słabością. No i podobnie jak tutaj w partii Kariny, taka typowa struktura DC, hetman C4, że czarne kiedyś by chciały dojść do E5. Tylko, że teraz E5 to jakieś D5 by było. Więc to trzeba przygotować. A nie jakieś bicie na E5? A może... D5. A nie, D5 też... Znaczy, może i bicie. Można i zbić, tak. A nie, bo D5 to jeszcze... A nie, znaczy, też D5 też jest dobre, bo tutaj trzeba zbić... W drugą stronę. Tak. Chyba tak. Dokładnie. Tak, jeszcze dokończmy ten wariant, że po hetman E5... jak się zbije, to jeszcze wisi goniec na końcu, więc pionka z D5 nie można odbić. Ja chciałam bić od razu skoczkiem, a wtedy po skoczek D5 wisi hetman. Dobra, czyli trzeba hetman. Ale tak, to jest taka dygresja, no już są szczegóły. My tu mówimy tak ogólnie o planach, ideach. Jakbyśmy chcieli tak bardzo wszystko szczegółowo opowiadać, to byśmy tutaj do jutra siedzieli. Ale jeżeli macie jakiekolwiek, pytania, to na czacie zadawajcie. Na razie zadawajcie pytania odnośnie właśnie partii. Później będziecie może mogli zadać jeszcze jakieś innego typu pytania. To też spróbujemy odpowiedzieć. Natomiast tak, jeszcze obejrzyjmy
tę partię. Goniec d6, więc czarne później przygotują właśnie ten ruch e5. Roszada, hetman e7, skoczek e4. Czarne mają parę gońców. Często lubię gadać o tych gońcach, bo to widać. Ja lubię parę gońców, no ale no widzimy, że te gońce no nie są tutaj, jakby to powiedzieć, najbardziej takie... Nie żyją pełnią życia. Dokładnie. No. Zawsze można zbić na d6, można też tu pójść na c5. No skoczek tutaj nie jest gorszy od gońca. To jest ten typ pozycji. Białe też na przykład nie mają właśnie czarnopolowego gońca, więc mają pionki d4, e3, f2 na czarnych polach, więc pięknie goniec na e2 komponuje się z tymi pionkami. Ale i właśnie to był moment, gdzie Kamil miał tak naprawdę przewagę pewną, przynajmniej. No niewątpliwie tak na oko widać, że ta pozycja jest bardzo przyjemna. Ale to jest tak tego typu przewagi, że nie tak łatwo to wygrywać. Bo po prostu tak pozycja... Tak jak z każdą przewagą. Tak to jest. No, nie bez powodu jest takie powiedzenie, że najtrudniej jest wygrać wygraną pozycję. No to może z przewagą też najtrudniej jest coś tam realizować. Możemy tak to jakoś przełożyć. Albo możemy powiedzieć po prostu, że szachy są trudną grą jednak. Wieża C8, wieża C1 to jest logika, no generalnie czarne tutaj umacniają pole C7, żeby kiedyś może tym skoczkiem odskoczyć, a białe tutaj stawiają wieżę na półotwartą linię. To jest wszystko logiczne, skoczek stanął na C5, gdzie już też wspominałem. No, piękna pozycja białych, ale pozycja czarnych jest strasznie solidna, strasznie solidna. Jeżeli się zapytamy o gońca na D7, jak się czujesz? To z pewnością jego odpowiedź nie będzie zbyt pozytywna, ale żeby białe wygrały, to muszą otwierać pozycję i wtedy ten goniec też się ożywi. Więc ja do końca nie wiem, gdzie Kamil nie zagrał dokładnie. To jest po prostu taka partia, że było tutaj bardzo trudno. Kamil próbował, oczywiście poprawia figury. Król w końcówce jest silną figurą, więc idziemy do przodu, umacniamy się i tak dalej. No ale jak to wygrywać? Jak to wygrywać? No i tutaj Kamil zdecydował się na taką operację, żeby przejść do końcówki dobry skoczek na złego gońca. Wczoraj udało mu się taką partię wygrać, skoczek na gońca. No ale właśnie, no tutaj po biciu na D5, ED, czy ten goniec jest słaby, mimo to, że tyle pionków jest na białych polach, wydaje mi się, że ma wystarczająco dużo powietrza, żeby nie mówić o nim, że to jest zły goniec. I jest jednak też ta słabość na E3, którą no, daje szansę czarnym, żeby kontratakować. Nie wiem, co ty, Aniu, sądzisz o tej pozycji. Ja sądzę, że to jest właśnie ten typ pozycji, że wydaje się, że białe miały swoje szanse, ale tak naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić konkretnie. Tak jak powiedziałeś, nie wiadomo, w którym momencie Kamil gdzieś to wypuścił. No jakby za bardzo próbował, to też by się mogło to wiązać z bardzo dużymi osłabieniami. I to by było duże ryzyko, zwłaszcza, że no jak mówisz, że grał najdłużej, nie? To też jest w takim niefajnym położeniu, bo jak przegnie za bardzo, no to może się nagle mecz obrócić, jak już nie ma nawet nikogo, żeby go uratował, nie? No ale zdecydował się na nadto goniec D5, pewnie jako na taką, też w sumie jak patrzysz na tę pozycję z gońcem dalej na F3, skoczkiem na D5, no to w sumie co zrobisz? Jak nie zbijesz tego skoczka, to też nie wiadomo, co zrobić, bo E4 no będzie tak, się wiązało z osłabieniem pionka D4 bardzo dużym. Nie, tak, więc tak. W ogóle pewnie zbyt dużym, nie wiem sama czym, no ale powiedzmy, że teoretycznie to gdzieś tam wchodzi w grę, ale to jest mało realne, a jak nie to, no to w sumie nie wiem co. Zupełnie nie wiem. Przerzucić się na jakąś grę na skrzydle królewskim, dochodzić do G5? Też chyba to jest jakiś science fiction, nie? Znaczy ja może bym troszeczkę jeszcze wstrzymywał się z tym biciem na D5, żeby... chociaż trochę popróbować jeszcze no, trzymać w niepewności, czy zbijemy,
kiedy zbijemy. Aha, jeszcze, można się jeszcze jakoś przedstawić skoczek C5, wieża A3, wieża B3, żeby tak, spróbować to. Bo dokładnie taki gdzieś tam plan później był, wieża A3, ona też pilnuje punktu E3, więc możemy na razie zagrać te ruchy, które uważamy, że są użyteczne, a zbić na D5 później. To jest może taka przynajmniej praktyczna porada, jak wygrywać takie pozycje, bo tak jak wspominałem już gdzieś tam wcześniej przy okazji innej pozycji, bo to nie jest coś takiego, co możemy my wygrać siłowo. Przeciwnik musi nam pomóc. No i teraz, jak przeciwnik ma nam pomóc? Przy takiej strategii nawet często komputer nam nie podpowie dobrych ruchów. To trzeba być takim graczem praktycznym, że właśnie grać elastycznie, grać szybko i wywierać presję. Potem przeciwnik wpada w niedoczas, gdzieś się zaczyna plątać i wygrywamy. A. No, to jest przepis na sukces. W teorii brzmi przynajmniej. Dobrze. No dokładnie. Więc tutaj to bicie na D5 może było przedwczesne, bo rzeczywiście to pozwoliło czarnym od razu stwierdzić, jaki jest plan, i postawiły czarne gońca na C8. Bardzo dobre pole. Nie wygląda, ale... Znaczy mimo to, że... Ale działa. Znaczy w półotwartej pozycji goniec na swojej takiej oryginalnej pozycji jest wyprowadzony, tak się mówi. A problem z takim gońcem byłby, gdyby tam wieża stała na A8. A ono już sobie stoi na D8, więc goniec sobie niech stoi tam na C8. On cały czas tu operuje po tej diagonali. I czarne po prostu szukają kontry na skrzydle królewskim, jak również po prostu po linii E. I tak też tutaj było, że jednak pionek na E3 był słabością. I kilka ruchów później zobaczymy. Właśnie teraz wieża E8. No i nie wiadomo, jak biały ma przebić, bo B7 jest słabością, ale jak to się mówi, że do wygrania potrzebne są dwie słabości, nie jedna. I gdzie jest druga? Nie ma chyba. Nie ma i nie będzie. I tutaj brawa za waleczność Kamila, bo naprawdę tu się wydawało, że jak to w ogóle cokolwiek zrobić. Gdzieś tam w przeciągu kolejnych ruchów udało się sprawić, że trochę więcej się zaczęło dziać w tej partii. No bo teraz skoczek B3 wisi na A5 i wieża E8 i wieża F3. Goniec G4 i wieża poszła na F2. Oddając pionka z E3 i bijemy na B7. I obiektywnie ta pozycja jest równa. Ale przynajmniej możemy powiedzieć, że jeżeli Kamil grałby ze słabszym zawodnikiem, to właśnie udało mu się cokolwiek otworzyć, że właśnie się coś dzieje, że są jakieś szanse na te pomyłki. No ale natomiast no, przeciwnik, tak jak wspominaliśmy, no, jest tu w świetnej formie i w tej partii też pokazał, że nie robi jakichś dużych błędów i mimo to, że trochę tu jeszcze się działo, trochę trzeba było policzyć, no to obie strony grały bardzo poprawnie. Tutaj udało się nawet Kamilowi zdobyć pionka, ale ten zredukowany materiał sprawił, że nie dało się wygrać tutaj. Wieża C6 to byłoby wieża F6 i potem na E6 pada zgoniec F5. Białe mają pionka więcej, ale troszkę trzeba też uważać, bo można gdzieś czasem mata dostać. No ten król na E7 poszedł bardzo daleko i powstała taka wieżówka, która jest chyba remisowa. I tutaj już dość szybko ten remis nastąpił. Teraz grozi wieża H7. No, tak jak mówiłem, trzeba uważać. I tu się wszystko zaraz powymieniało. Znaczy nawet się nie powymieniało, bo po prostu się powtórzyła pozycja. Powtórzyła. No więc poprawna partia. Nie możemy mówić, że Kamil grał tu nieambitnie, że Kamil grał słabo, ale wynik jest jaki jest i obecne 19 miejsce przed dniem wolnym. No niestety. Niestety to nie jest taki wynik, jakiego byśmy oczekiwali. No są jeszcze jakieś szanse. Tak, to jest komentarz, że i tak tworzysz paradoks, mówiąc o prostym algorytmie do wygranej
i jak to szachy są ciężką grą. Ja oczywiście robię to z pełną premedytacją, że czasem mówię, że szachy są proste, szachy są trudne, bo oba zdania są prawdziwe. No właśnie, a co z kolejną rundą będzie? Mamy chyba dla panów Hiszpanię, tak? Dobrze pamiętam? Ja zaraz sprawdzę, bo i tutaj teraz przypominam, teraz będziemy odpowiadać na różne pytania. A my jeszcze zobaczymy, jakie są kojarzenia w grupie Open. Tak, Polska gra z Hiszpanią. To jest dzień wolny, ale właśnie... O, coś cię teraz przerwało, ale już cię słyszę ponownie. Albo półtorej godziny miało być, widzisz, może już się limit się wyczerpuje mojego głosu. Widzę komentarz, ktoś napisał, że jeszcze 5 rund pozostaje, wierzyć, że następne będą lepsze, jeszcze niestety tylko 4 rundy. Ale wciąż pozostaje wierzyć, że pozostałe będą lepsze i jeśli wygrają 4 rundy, to na pewno będzie to bardzo dobre miejsce. Mhm, dokładnie. I kto gra dla Hiszpanii? Tutaj powiedzmy, na pierwszej szachownicy, tutaj jest 5 zawodników, więc nie wiadomo do końca kogo wystawią, ale generalnie w składzie mają takich zawodników jak Dawid Anton, Francisco Vallejo Pons, więc to są bardzo silni zawodnicy. To są zawodnicy o sile około 2700, teraz troszeczkę poniżej, ale no trudni zawodnicy. Na trzeciej szachownicy gra Aleksiej Shirov, więc legenda światowych szachów. Teraz wrócił pod flagę hiszpańską. Troszkę ranking no, ma niższy niż 10 lat temu, powiedzmy. No bo jest to zawodnik, no niegdyś można powiedzieć. No ja mam na przykład wyższy niż 10 lat temu. Ja nie wiem. Ale tak, Aleksiej Shirov. Ale Shirov już nie wiem, on ma około 50, tak? No, najlepsze lata szachowe ma za sobą. Niewątpliwie w tym roku nie wygrał nawet z tak słabym zawodnikiem jak ja, więc... Niemożliwe. Ale bardzo, bardzo miły zawodnik. Sobie właśnie później z nim poanalizowałem. Bardzo fajne przeżycie. Zdecydowanie, no i zwłaszcza, że okay, biorąc pod uwagę, że okej, okay, ma ranking, mówisz, może niższy niż 10 lat temu, ale to jest wciąż bardzo, bardzo wysoki ranking. Szczególnie jak na trzecią szachownicę, tak? Bo tutaj będziemy mieli raczej niższy ranking. No i jest jeszcze 2 zawodników. Jeden nieznany mi, Manuel Perez Candelario, nie znam. Mimo to, że twierdzę, że znam praktycznie wszystkich zawodników powyżej 2600 na świecie, ale o tym pierwszy raz słyszę. Jest Iwan Salgado López, tak? To jest też zawodnik około 2600, więc trudny zespół. Trudny mecz jutro. Pojutrze, przepraszam. Mhm. I tak naprawdę rankingowo te przewagi mamy na pierwszej i drugiej szachownicy. To prawda. Kto powinien zagrać właśnie? Kto powinien zagrać w polskiej drużynie? Bo przypomnijmy, że dzisiaj odpoczywał Kacper Piorun. Ja na pewno nie czuję się w pozycji, żeby powiedzieć, kto powinien zagrać. Jest tyle różnych czynników, że no, muszą podjąć decyzję. Oni tam na miejscu wiedzą no, najlepiej. Wiadomo, że to nie my podejmujemy, niestety, to nie my podejmujemy decyzji, ale... Niestety, może to i dobrze. Ale my tutaj właśnie eksperci zza ekranu. Tak jak tam w skokach narciarskich właśnie gdzieś tam ktoś źle skoczył, potem jakiś gruby pan w telewizji, który
by tam 5 metrów nie skoczył, może sobie opowiadać właśnie, jak to tam źle coś inni robią. Tak samo my tutaj możemy sobie poopowiadać, kto powinien zagrać, kto nie powinien zagrać, kogo byśmy zdjęli. Pewnie logiczną decyzją byłoby zdjęcie Jacka, który no jeszcze nie wygrał partii, ale z drugiej strony być może 2 dni wolne to byłoby za dużo i może dadzą mu szansę, żeby się odbił, ale to byłaby pewnie w miarę logiczna decyzja. Mhm. Tak, znaczy tutaj czasami jest problem z takimi zmianami, na przykład co 2 rundy, że potem się okaże, że jakiś z zawodników cały czas gra też czarnym kolorem, chociaż Jacek już zagrał jednak 2 białymi. Wydawało mi się, że za dużo razy czarny kolor by dostał, to byłby też taki problem, nie? Że no, czarnymi trochę ciężej się... Ale sprytny jest Radek, bo on miał z kolei 3 białe. Aha. No tak, sprytny. Ale Radek jest właśnie znany z tego, że białym kolorem to potrafi te przewagi uzyskiwać i więc to może być nie tyle spryt Radka, co generalnie cała strategia drużyny. No bo liczy się wynik drużynowy. Więc zobaczymy, w jakim składzie zagramy. No tak jak mówię, trudny mecz, trudna sytuacja, tak? No bo jest 19 pozycja, żeby walczyć o cokolwiek, no to trzeba teraz wygrywać praktycznie wszystko do końca. No i prościej nie będzie. Więc co tu zrobić? Zostawiamy po prostu to w rękach naszych zawodników i my tylko kibicujemy i komentujemy. A co u pań? Tutaj troszkę pozytywniej. Cała ta... Gruzja 2, widzę komentarz, ale też tak sprawdzałam już wcześniej, tak. Chyba na trzecim stole, tak mówiliśmy. Bo przypomnijmy, że zawody rozgrywane są w Batumi, czyli to jest Gruzja, i organizatorzy naturalnie mogą wystawić więcej drużyn niż jedną. I dlatego wystawili drużynę Gruzja 2. Jest to... jest jakaś super silna chyba, prawda? No, jako drugi skład, no to muszą być słabsi od pierwszej. Natomiast w porównaniu do rankingów naszej drużyny nie odstają aż tak bardzo. No jest to co prawda 9 numer startowy, czyli niżej, ale tak, na pierwszej szachownicy gra Nino Batsiaszwili, no to jest legendarna zawodniczka. Ma ranking odrobinę wyższy od Moniki. No tu co prawda te różnice nie mają żadnego znaczenia, no ale... Nino zresztą kiedyś zremisowała z Carlsenem. Aż tak, tak. W partii klasycznej. Tak, z 3 lata temu, czy 2 może. Mhm. W pierwszej rundzie w Katarze chyba. No jest druga, trzecia... Nie ładuje skład. Kto tam? Tak, no są dwie zawodniczki powyżej 2300. No u nas mamy dwie zawodniczki powyżej 2400, jeżeli zagra właśnie Karina i Jola. Więc tutaj mamy przewagę, no ale to też nie jest aż tak duża przewaga. No i później są dwie zawodniczki prawie 2300. No. Więc mamy też przewagę niewielką. Więc oczywiście jest to mecz do wygrania i tutaj bardzo pozytywnie się na to zapatrujemy, no bo jest o co walczyć. Obecnie 6. miejsce, tak jak wspomniałem, jeszcze może sprawdzę, nie, nawet 5. chyba, o ile ja tu dobrze kliknąłem. No to chyba jest... Tak, po tej rundzie. No tak, więc w ogóle piąte miejsce. Piąte miejsce i mecz właśnie z taką drużyną do ogrania. O, i teraz do ciebie pytanie. Jaki sądzisz, że będzie skład? Oj, a to jest właśnie akurat tutaj bardzo... To ja jestem od zadawania pytań. A ja też jestem komentatorem, także odbijam piłeczkę teraz w twoją stronę. Teraz tak. 2 mecze z rzędu były grane tym samym składem i ten skład się sprawdza. No Jola miała trudną partię, ale no dałbym jednak szansę na Joli na kolejną i kurczę, no to jest trudna decyzja, bo Asia jest fantastyczną zawodniczką, jest też doświadczona,
i też nieraz miała na pewno trudne momenty. Zresztą grałem z nią w jednej drużynie przez kilka sezonów w polskiej lidze i wiem... Musisz uważać na słowa. Więc nie no, oczywiście no wiem, jak bardzo dobrą jest zawodniczką. No tutaj jak, no na pewno tej formy nie ma, ale kilka dni mija, odpoczywa, tutaj można się przygotować pod konkretną zawodniczkę, więc się wymiguję od klarownej odpowiedzi, ale myślę, że jaka by decyzja nie była, to po prostu będziemy walczyć o zwycięstwo w tym kolejnym meczu i że te szanse będą spore. Ale nie zdejmowałbym Ali na pewno, bo Ala tutaj nie. Jak jest na tej fali, to tak naprawdę ktoś jest na fali, to może grać w ogóle lepiej niż potrafi, bo to są takie po prostu takie dodatkowe, jakby to powiedzieć, możliwości. To trudno jest czasami w sobie odnaleźć taką, jakby to powiedzieć, takie ambicje, taką formę po prostu. Ale jest na tej fali i fajnie byłoby to wykorzystać. Tak jak właśnie kiedyś Mariola na olimpiadzie, gdzie zrobiła 7 z 7. 6-6. A, 6-6. Po prostu była na fali i nawet jak ja jestem na fali, to mnie trudno zatrzymać. Dobrze, taka dyplomatyczna odpowiedź. No jak ja bym była... jesteś tutaj gospodarzem, więc nie będę już cię docisnąć. Znaczy tutaj oczywiście trzeba dodać, jak bardzo trudne to są decyzje dla trenera, który... bo tak jak my tu sobie mówimy, to już to, tak jak wspominaliśmy, prawdopodobnie zawodnicy nas nie słuchają. Co prawda zapis z tych streamów jest dostępny, ale tak czy inaczej raczej by się na nas nie obrazili, co byśmy tutaj nie powiedzieli. Kogo byśmy wystawili, to jednak trener ma trudną decyzję, no bo trener jest tam z nimi na miejscu, codziennie z nimi rozmawia, no oni tam spędzają dużo czasu, bo oprócz treningów no to też wszelkie, nie wiem, śniadania, obiady, kolacje, jakieś tam treningi też fizyczne, że tam może sobie idą na spacery, biegają, cały czas spędzają czas ze sobą, są drużyną, to nie jest tak, że jedna osoba sobie może, a to ja dzisiaj posiedzę w pokoju, nie, to wszyscy idą razem, rozmawiają ze sobą i taką decyzję dość twardą ręką trzeba podjąć, po prostu powiedzieć komuś, że no pauzujesz, tak, i żeby ta osoba też zbierała siły i nie odbierała tego, że nie wierzę w ciebie, tylko że odpoczywaj, a jeszcze nie wiadomo, jak będzie w kolejnych rundach, a też są różne inne sytuacje, na przykład nagle ktoś może się rozchorować, ktoś, kto ewidentnie gra najlepiej. Bo no, nie spodziewamy się na przykład, że zdejmiemy Radka lub Janka. Mimo to, że no, wszyscy zawodnicy są świetni i tak dalej, no ale tam no, ewidentnie Radek i Janek są najlepsi i ich nie można zdejmować. No chyba, że to były właśnie pierwsze rundy, ale później już ich nie można zdejmować. Ale może ktoś zachoruje, nie wiadomo. Albo się po prostu nie będzie czuć na siłach. No. Dosyć też istotne jest to, że jutro jest dzień wolny, także to też dodaje, z jednej strony wszyscy sobie odpoczną, ale z drugiej strony, jeśli na przykład ktoś pauzował dzisiaj, jutro jest dzień wolny, jakby miał pauzować jeszcze kolejną rundę, to już są trzy dni pod rząd. To już można zapomnieć, jak się gra w szachy. Dokładnie, ciężko już odnaleźć sobie tę motywację, która powiedzmy na początku w nas jest, więc na pewno trenerzy będą mieli trudny orzech. Twardy orzech do zgryzienia. Tu jest jakieś kilka pytań. Ile obecnie punktów ma Kacper? To możemy nawet szybko sprawdzić. Chociaż nie wiem, czy aż tak szybko. Ale myślę, że to jest do sprawdzenia. Kacper grał tak, 3 rundy i jest na 50%. Czyli tak naprawdę to nie jest jakiś zły wynik. Znaczy, no, przeciwnicy byli stosunkowo troszkę słabsi, ale to dwa razy grał czarnymi. Dwa razy czarnymi, raz białymi, więc... Co prawda te partie, no, może właśnie nie były najlepsze, to znaczy na pewno Kacpra stać na więcej. Więc tutaj też to jest też brane pod uwagę. Jakieś kolejne pytania.
Piotrek, jaki masz ranking obecnie? Jakieś chyba 2413, coś takiego, jakieś grosze tam ponad 2400 udaje się utrzymywać. I gdzie obecnie grasz? No obecnie, jak widać, nigdzie nie gram, jestem w domu. Będę grał w grudniu dopiero. Jadę do Chorwacji na dwa turnieje, ale zachęcam tutaj do zadawania pytań Ani, bo ja jestem codziennie, ja się już mogę wam znudzić, a gości takich specjalnych mamy no, codziennie kogoś innego. Więc Aniu, gdzie ty będziesz grać? Czy gdzie grasz? Bardzo ciekawe to jest pytanie. Chyba też dopiero zagram w grudniu i to w dodatku dopiero pod koniec grudnia po świętach. Co roku jeżdżę do Austrii na turniej, także chyba w tym roku też pojadę sobie do Austrii. Ale jak mówisz o Chorwacji, to brzmi kusząco. No są tam dwa turnieje z rzędu, Zagrzeb, a potem Zadar. I Zadar to jest miejsce, które bardzo mile wspominam, bo dwa lata temu właśnie dokładnie to samo zrobiłem. Pojechałem na dwa turnieje z rzędu. W Zagrzebiu zagrałem tak na swój ranking, a w Zadarze zrobiłem swoją pierwszą normę arcymistrzowską, wygrywając cały turniej. I wygrałem tam bardzo duży puchar, najpiękniejszy w życiu, ale go po prostu nie wziąłem, bo był bardzo duży i żałuję tego do dziś. Ponieważ, no bo organizator obiecał mi, że mi go wyśle, ale go nie mam do dziś, więc pojadę tam i mam nadzieję, że on tam jest. Gdzie jest mój puchar? I go zabiorę. Przyjechałem po puchar. Mam nadzieję, że dwa puchary wywiozę stamtąd. Zobaczyłem z tego roku i z 2017. No to trzymamy kciuki w takim razie. Tutaj mamy też jakieś komentarze, jakieś bardzo filozoficzne, więc przeczytam i Aniuś jakoś może odniesiesz. Kiedyś Hendrik Antoon Lorentz, twórca transformacji Lorentza, która mówi, że przy coraz większych prędkościach spowalnia się czas, skracają odległości i rośnie masa, powiedział, że zawsze się domyślał, że gońce poruszają się tak szybko po szachownicy, że cuda muszą się z nimi dziać. Nie spodziewałem się takiego komentarza i nie wiem do końca. Taki komentarz nie powinny się pojawiać o 22, gdzie wczoraj była zmiana czasu. To jest nie fair, także pozostawię tę sztukę chyba bez. To kolejne komentarze, że Robert Krasiewicz pisze, że ja bym wystawił Radka Jedynaka. Możemy powiedzieć, że Radek Jedynak, arcymistrz, obecny arcymistrz prezes Polskiego Związku Szachowego. Nie wiem, czy nadal, ale był na miejscu od początku, jako tam kierownik jest ekipy. Jest jako kierownik ekipy, także być może jest cały czas po prostu. I tam też pilnuje wszystkiego, żeby nasi zawodnicy mieli jak najlepiej, żeby nie było tak, że zostali źle zakwaterowani, że tam wszystkie też sprawy, taka biurokracja była załatwiona. Ale wystawić go nie można, o ile ja wiem. Szkoda. To by było niespodzianka, jakby zagrał prezes Związku Szachowego. Tak, jest pytanie do Ani. Ania, ile razy wygrałaś z Piotrem? Chyba nigdy nie graliśmy. Chyba nigdy nie graliśmy, tak. Także póki co jeszcze jesteśmy dlatego na dobrych. Mamy dobre relacje. Jak zauważycie, że już Ani nie zapraszam na streamy, to znaczy, że mnie ograła. Zrobiłem jakąś bitwę streamerów, wygram ten mecz i nagle InfoShark przestanie ze mną współpracować. To tak. Pani Aniu, w jakim klubie pani gra? Też sobie oglądam te komentarze. Jestem zawodniczką Polonii Wrocław, aczkolwiek gram na ligach od już 2 lat dla Hetmana Płock, ponieważ Polonia Wrocław jest bardzo silnym klubem i mamy bardzo silne zawodniczki. Jest i Jola Zawadzka, i Iweta Rajlich, także niestety nie łapię się do składu podstawowego i w
Płocku gram sobie na lidze. I to jest cały czas pierwsza liga, tak? Cały czas. W tym roku pierwszy raz. W zeszłym roku była druga liga. Choć chodziło mi o to, że teraz było utrzymanie. Tak, było, czy... Był prawie awans. Trzecie miejsce w pierwszej lidze. Do ostatniej praktycznie partii się ważyły losy. Także jesteśmy pierwszą rezerwową drużyną do Ekstraligi. Czyli jest szansa, że się spotkamy w Ekstralidze w przyszłym roku. No, bardzo teoretyczne szanse. To też by, szczerze mówiąc, troszeczkę bym czuła konflikt grania ze swoim klubem w mojej drużynie. Także wcale nie przeszkadza mi, jeśli zostaniemy... Znaczy, wiadomo, fajnie by było być w Ekstralidze, ale ma to też swoje plusy, że na przykład coś takiego... Nie wiem nawet, jak powinnam się zachować w takim momencie, kiedy byśmy byli skojarzeni z moim własnym klubem. Nie musiałam jeszcze się na tym zastanawiać, także no rzeczywiście. Zobaczymy, jak z tego wybrnę, jeśli będę miała taki problem. Kogoś rezerwowego, ale to też ciężko mieć na przykład na jedną rundę, no tak. Zwłaszcza ktoś rezerwowy, żeby był w stanie na przykład z Jolą Zawadzką grać, to też musi być solidna rezerwa. No tak, nie chodzi o to, żeby kogoś losowo wstawić, tak. No ale trudno. Póki co nie mam tego problemu. Zajęliśmy trzecie miejsce, także no szczególnie, nie jestem jedna. Że zawodniczek w Polsce nie jest tak dużo na ligach, nie jest tak. W sensie no, zwykle trudno jest znaleźć taką wolną zawodniczkę, która by chciała zagrać na przykład jedną partię. No. Musimy wyciąć to, jak mówisz, trudno jest znaleźć taką wolną zawodniczkę. Jesteś DJ-em, to możesz to zrobić i puścić takiego bita na infoszachu. Problemy szefistów. No już tyle tych streamów jest, że myślę, że niejedno można byłoby z tego wyciąć. Właśnie, musicie kiedyś zrobić takie, jak to się mówi? Ja mam bardzo dużo niepublikowanych scen generalnie, które mogę upublikować kiedyś. Też takie, gdzie na przykład ja coś nagrywam, się mylę, są też nagrania z różnych wywiadów, gdzie no, trzeba było zrobić cięcie, albo nagrać od nowa, albo wyciąć właśnie. To by było ciekawe. Chciałem to zrobić na 10 tysięcy subskrypcji na YouTube, ale obecnie... A ile jest? Prawie 1700, chyba 1690, więc chyba daleko jest. Chyba musisz zmienić troszeczkę sobie. Zmienić. Musisz się dostosować do sytuacji. Tutaj mamy kolejne bardzo miłe komentarze, że Aniu, jesteś bardzo sympatyczną i radosną osobą. Cóż dodać? Ja takie właśnie osoby wybieram na gości. I Robert, jeszcze będziecie pisze... mieli. Jeszcze będziecie mieli 4 i właśnie chciałam sobie spytać, bo wiem, że Klaudia już się zapowiadała na streama. Klaudia, czy ona będzie 31? Będzie 30. Aha, bo tak 31 chciałam spytać, czy będziecie mieli jakiegoś halloweenowego streama, że się będziecie przebierali za coś? Nie myślałem o tym, ale może trzeba pomyśleć. Ale to musi być jakiś challenge, to tak nie za darmo, tak minimum jakieś, nie wiem, 200 łapek w górę albo coś. Jakieś... No to może trzeba zrobić challenge. Ale można dajcie coś... znać w komentarzach, czy ktoś by chciał zobaczyć, jak Piotrek się przybierze za, nie wiem, za dynię i będzie komentował. Prawda, nie wiem, czy wtedy Polski Związek Szachowy będzie chciał cię puścić na swoim oficjalnym kanale. Tak, więc wtedy nam pozostanie tylko Twitch. Tu jeszcze Robert Krasiewicz pisze, że Aniu, wracaj do drugiej ligi, jest o wiele lepiej. A druga liga ma swoje plusy pewne. To na pewno. To jak, czy będziemy kończyć powoli? Tak, myślę, że właśnie dobiliśmy do 2 równiutkich godzin. Nie ma więcej pytań. Planowo miało być 90 minut, jak to zwykle, ale chwilę się to przedłuża. Jak są jakieś... Przepraszam, że tak patrzyłam w bok, jakaś drukarka się włączyła i się jak
Dobra, tu jeszcze mamy jedno pytanie, więc na nie jeszcze odpowiemy, bo jest takie na temat. Pani Aniu, jak pani widzi przyszłość pana Janka? Powalczy za parę lat o prymat z Magnusem? Tego tematu jeszcze nie poruszaliśmy, więc bardzo fajnie było. Szczerze mówiąc, nawet się na tym zastanawiałam, bo też słyszałam, jak wczoraj zwróciliście na to uwagę, że Janek bardzo się... No oczywiście wszyscy wiemy, że jego ranking jest teraz bardzo wysoki i że zbliżył się do Kariakina, tak? Chyba jakąś tam jedną, trzecią oczkę, czy nie wiem, coś takiego po wczorajszej partii. Tak sobie myślałam, że właśnie być może tak. Być może Janek ma szansę na to, żeby naprawdę powalczyć o te najwyższe, jak to się mówi, trofea? Nie, tak się nie mówi. Znaczy ja szybko podsumuję, że Janek w tym momencie jest 17 na świecie według rankingów na żywo. Nie wiem, czy... Jest najmłodszy z tych osób. Jest, nie ma młodszego od niego zawodnika w tej grupie osób. Więc myślę, że Janek ma duży potencjał nawet na walkę o Mistrzostwo Świata. Mhm. Tutaj nawet mogę... Pokazałeś wszystkim, tak? Tak. Pokażę. To jest właśnie to. Janek jest 17. I co ciekawe, do zawodnika czwartego to jest niecałe, znaczy to jest 20 kilka oczek różnicy, tak? Bo Wasier ma 2777, Janek 2753. Więc naprawdę niewiele tutaj dzieli go od czwartego miejsca, no więc szczególnie biorąc pod uwagę taki wiek Janka, no to wszystko przed I nim. To, i też to, nie, to wszystko oczywiście co wiemy, ale właśnie ten jego styl gry, myślę, że jest bardzo się nadaje do właśnie walki o takie bardzo wysokie miejsca w tych turniejach, ponieważ jest waleczny, nie ma takiego... Nie jest zbyt solidny, tylko no naprawdę walczy, więc no, tak myślę. Więc jeżeli Janek nie wejdzie do top 10 i tam nie będzie walczył, no to na pewno będziemy, jakby to powiedzieć, znaczy spodziewamy się, że to musi nastąpić, bo to jest bardzo blisko i jest młody, ale czy z Magnusem? Bo to jest różnica pomiędzy drugim a tym pierwszym miejscem jest rzeczywiście dość, trzeba przyznać, spora, to znaczy Magnus tak dominuje ten świat i no i wszyscy czekamy na kogoś, kto go zdetronizuje. Czy właśnie Janek? Wierzymy czemu w to, nie? Ale... Ja nie Janek, to kto? No właśnie, wierzymy w to. To chcieliśmy usłyszeć, dokładnie. Jak nie Janek, to kto? My wierzymy w Janka. Jak Janek zostanie mistrzem świata, to właśnie wytniemy tę wypowiedź i to będzie dowód, że to my właśnie w niego wierzyliśmy. Tak trzeba kombinować. Dobra, nie widzę więcej pytań, więc dziękuję wszystkim za uwagę, a w szczególności dziękuję Ani za to, że przyjęła zaproszenie, żeby tutaj ze mną umilać wam czas i opowiedzieć co nieco o drużynowych mistrzostwach Europy i odpowiedzieć na kilka innych pytań. Ja też dziękuję oczywiście Piotrkowi za zaproszenie, wam wszystkim, że oglądacie i oglądajcie w kolejnych dniach, bo takie rzeczy trzeba wspierać. Jak chcemy, żeby szachy się rozwijały, no to musimy gdzieś tam w tym brać udział. Także jeszcze raz dzięki Piotrek i co? I dobranoc, kochani. Dobranoc. Tak? Tak, znaczy zawsze mówię, widzimy się jutro w tym samym miejscu o tej samej porze, ale właśnie tak nie powiem, bo jeszcze przypomnę na koniec, że jutro jest dzień wolny, więc jutro streama nie ma. Co prawda w trakcie olimpiady był stream specjalny w dzień wolny, ale muszę też ja odpoczywać. Ale ileż można. Dokładnie, więc to jeszcze jedno szybkie pytanie, czy będzie symultana z którymś z was? Może kiedyś będzie, ale to nie jest ten moment, teraz mamy drużynowe Mistrzostwa Europy, ale taki plan może kiedyś być, może kiedyś zrobimy taki stream. Jeszcze pomysłów jest wiele, ale tymczasem widzimy się w tym samym miejscu
pojutrze o godzinie 20 szachowy wieczór ekspercki. A teraz już naprawdę dobranoc. Dziękujemy. Na razie.